już powinniśmy wszystko mieć gotowe. Także uwaga, zaczynamy. Oprawcy kontra golemy. Ostatnie kwalifikacje do Ligi Akademickiej Politechnika Warszawska. Jarwan już tutaj flagę rzuca, żeby sprawdzić, czy nie ma przeciwnika nigdzie. Na razie cisza i spokój. Oczywiście moja prośba w momencie tutaj trwania rozgrywki, jeżeli moglibyście powiedzieć mi, jak to tutaj dźwięki kontra oczywiście to, co idzie z mikrofonu, czyli moje takie tam biadolenie drobne, to byłbym bardzo wdzięczny. No ale cóż, na razie mamy standardowe rozstawienie, nikt nie wchodzi do dżungli przeciwnika, nie próbuje dokonać tak zwanej inwazji, czyli mówiąc po angielskiemu invade'a, wszyscy stoją, każdy pilnuje. No i co, standardowe chyba rozpoczęcie będzie. Jarvan tutaj już zacznie od blue, Rek'Sai zacznie od reda. No i oj, no. No i gra nam się oczywiście, myślę, rozpocznie. Także szybka pomoc. Sprawdźmy, co w tym czasie się dzieje na środku, bo tutaj już zawodnicy biorą się za niszczenie creepów. No i co? Cho'Gath kontra Jayce. Bardzo będzie zacięty ten pojedynek, na pewno tutaj na górze. Jayce, wiadomo, potrafi oczywiście również strzelać z dystansu, tak jak teraz to widzimy, bo potrafi zamieniać tą swoją broń. Cho'Gath natomiast, no pytanie, co on tutaj zrobi, chociaż teraz jest wejście Jayce'a na Cho'Gatha, wymiana porówno, szczerze mówiąc, więc żaden z nich nie uzyskał póki co przewagi. Na dole na razie spokój. Leona na razie nic więcej chyba nie będzie robiła poza zbijaniem creepów. Myślę, że dopiero drugi, trzeci level pokaże, czy uda się w miarę agresywnie zagrać na Tristanę i przede wszystkim Morganę, którą operuje Grom. O, muszę też zauważyć, bo Grom miał swój czas również w rozgrywkach międzynarodowych. No ale zobaczmy, co w tym momencie junglerzy robią, bo Jarvan w stronę Reda, Rek'Sai w stronę również swojego, tylko że Blue. Jest Rapture, ale nic tutaj się nie stało, trochę creepów popadało. No ale tak, no 16-12, jeżeli chodzi o creepy na topie, także Jayce bezapelacyjnie do przodu, Cassiopeia troszeczkę zepchnięta, no i dół, nic w sumie też dziwnego, że zepchnięty pod swoją linię. Raz wardy na przemian. Jest wejście na środek, zobaczmy, Korki musiał ratować się tutaj ucieczką, ale jest tu w pogotowiu Report Mundo, ale nic tutaj się chyba więcej nie wydarzy. Być może podejście będzie na górę, zobaczmy, bo już Rek'Sai tutaj widziany na wardzie. Za nim jest Jarvan, pytanie, czy to będzie sytuacja 2 na 2. Podchodzi do tego Jarvan, walka, jest podbicie, ale tutaj chyba Rek'Sai będzie zmuszony do ucieczki. Jest flash na bok. No, gdyby nie ten flash, mielibyśmy już 1-0 dla golemów. Bardzo niebezpieczna sytuacja w okolicach górnej alejki. Na dole troszeczkę linia odepchnięta od wieży golemów. No i co? 27-24, także nieduża różnica w creepach, ale nadal nie widzieliśmy tutaj ataku od Leony. Tak jak mówiłem, Morgana bardzo dobrze sprawuje się jako kontra na Leonę dzięki swojemu Black Shieldowi. I myślę, że to jest jakby główna przyczyna, że na razie nie widzimy agresji ze strony golemów na dolnej linii. Cassiopeia już się wycofała, to też bardzo ciekawe. Będzie łezka zakupiona, żeby tutaj stakować sobie tą manę. No i zobaczmy, bo Jarvan tutaj już od góry, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo linia troszkę przepchnięta. Musiałby Jayce troszeczkę właśnie zluzować. No i teraz może być szansa. Jarvan wychodzi, no ciekawie, czy się zapowiada wejście na Cho'Gatha, ale nie udało się go podbić. Cho'Gath odpowiada, trafiając obydwóch przeciwników. No, nieudany zupełnie ten gank. Niespalony żaden summoner, także no, wejście
niestety troszeczkę niepotrzebne, wydaje mi się. Jeżeli poczekałby parę sekund, chociaż zobaczmy, bo tutaj na dole już się rozpoczyna, może być First Blood Rexa i nie wie, kogo ma zaatakować. Podchodzi pod Caitlyn, ale ta używa flesza. Niezdecydowanie Report Mundo, no niestety nie przełożyło się właśnie na tego killa. A można było tutaj zabić albo Leonę, albo Caitlyn, albo wymusić oba flesze, tak mi się też wydaje. I botlane wtedy, bo po stronie golemów, troszkę już bezbronny bez tych summoner spelli by był. A tak to na razie tylko jeden flash od Caitlyn. Jarvan już tutaj w pobliżu wziął Grompa. No i teraz, czy będzie zejście? Jak będzie zejście, to oczywiście tutaj już Pink Ward od Groma jest ustawiony, więc na razie nie da się skutecznie zaatakować tej dolnej linii. Góra przepchnięta przez Cho'Gatha. Na środku natomiast może być koniec tego Korkiego. Korki jeszcze odpowiada, ale mamy ładne zagranie. Flash za flash, co prawda, ale jest tutaj Day Knight, który zgarnia pierwszego fraga w tymże spotkaniu, no i oczywiście ustala prowadzenie dla drużyny golemów. Grom teraz daleko się zapuszcza w stronę dżungli przeciwnika, stawia kolejnego warda. Nie chce, żeby ten Jarvan tutaj pozostał niezauważony, bo no ciężko będzie oczywiście odepchnąć taki atak 3-2, zwłaszcza, że Leona może przytrzymać przede wszystkim jednego z dwóch tutaj graczy drużyny oprawców. Jest rzucone koło, ale nie trafione. Rek'Sai podchodzi pod swojego Reda. W tym czasie Jarvan zbiera roślinki. Za chwilę będzie oczywiście żuczek jeszcze zabrany. No i gra znów się nam troszeczkę uspokoiła po tej jednej akcji. Wszystko na spokojnie. Co prawda, góra jest przewzięta, teraz Caitlyn złapana, może być bardzo niebezpiecznie, jest jeszcze klatka, ale dobry, tak jak mówiłem, bardzo dobry Black Shield od Groma, który spowodował, że nie dało się zestunować przeciwnika, chociaż teraz jest ulti, ależ dobry odskok od Bielina, no i mało brakowało, żeby Bielin się tutaj nam przewrócił, ale jest chyba odpowiedź, schodzi Cho'Gath, jest Rapture, ale nie trafiony, chyba nie będzie tutaj potrzebne wejście do tego jeszcze wszystkiego, dochodzi Rek'Sai i może być zjedzony ten Jarvan, ale nie było zasięgu, bądź też nie chciał tutaj gracz drużyny oprawców wchodzić za głęboko pod tą wieżę, żeby nie zostać, nie daj Boże, tutaj zabitym. No wiadomo, mało brakowało. Myślę, że Fist zniżyłby poziom życia tak, no może do 50, ale nie chcieli ryzykować. Górna linia przepchnięta. Jarvan dzielnie walczy z golemem, ale to może być... O, oj. Dobrze, że jednak miał tego smite'a, bo już tam myślałem, że będzie problem. Grom teraz oczywiście combo Q z plamą. Cassiopeia przejęła kontrolę nad tą środkową linią, póki co. Także Day Knight na razie z Bielinem sobie bardzo dobrze radzi. Teraz jeszcze będzie drobny poke ze strony Day Knighta. I cisza, spokój na Summoner's Rift'cie. Nic się nie dzieje. Dolna linia zdążyła wrócić, już przynajmniej w postaci chłopaków z oprawców. No i mamy pauzę. Coś się tutaj wydarzyło. Niestety mam wyłączonego czata, ale spróbuję go włączyć i zobaczyć, co się stało. No niestety nie mogę go chyba przesunąć. Coś się stało na razie, więc niestety nie wiem dokładnie co. Ale czekamy w takim razie. No i co? Zobaczmy creep score 55-49. Na początku teoretycznie myślałem, że Cho'Gath będzie na straconej pozycji ze względu na to, że Jayce oczywiście poza walką wręcz walczy też w dystansie, czy też można powiedzieć w półdystansie. Natomiast to Cho'Gath tutaj troszeczkę jednak nadrobił i nawet przegonił swojego przeciwnika. W dżungli Rek'Sai bardziej aktywna niż Jarvan, ale wiadomo, Jarvan próbował kilka razy tutaj dobrze zgankować przede wszystkim środkową linię. Dzięki
Dzięki pierwszemu killowi, oczywiście Cassiopeia ma przewagę nad Korkim na środku. Natomiast na dole zepchnięcie pary Caitlyn Leona spowodowało też, że 20 creepów więcej ma. 20 creepów, no to akurat źle powiedziane, 72, no nie 20, tylko w sumie 7, no bo wiadomo, każdy creep zabity przez Leone daje jednak golda też Caitlyn, także to się tak mniej więcej chyba powinno liczyć. Więc tutaj na dole przewaga nie za duża, no ale nadal mamy 1-0 póki co, 9 minut za nami, czekamy aż się zrekonektuje nam Jace, z tego co zdążyliśmy zauważyć. Co my tu mamy? Tutaj dużo będzie, dużo many, dużo życia, dużo AP. Każdy już po BF Swordzie, jeżeli chodzi oczywiście o dolną alejkę. Dżunglerzy też już nawet nieźle pouzbrajani, no ale nadal brakuje troszkę więcej chyba akcji. Bądź też nie tyle co akcji, co udanych akcji. Jarvan miał kilka, ale niestety nie udało się wykorzystać. Bielin w tym czasie... Bielin, który był atakowany ze strony drużyny oprawców, był na tyle przytomny, że zawsze praktycznie udawało mu się uciec. No poza tą jedną sytuacją, gdzie bił się z Daynightem 1 na 1. Miejmy nadzieję, że za chwilę Maxus się z powrotem podłączy, że nie będzie z tym jakiegoś większego problemu. No zobaczymy. Powiedzcie mi w międzyczasie właśnie, jak to tam jest. Czy dźwięk dobrze w stosunku do gry? Czy wizualnie dobrze to wygląda? O, mamy już wznowienie rozgrywki. Także wracamy na Summoner's Rift, oprawcy kontra golemy. 9 minuta właśnie minęła, 1-0 na razie dla golemów. Oj. Coś się dzieje dzisiaj z tym LOLem. O co chodzi? Straszne rzeczy się dzisiaj dzieją z tym LOLem. Coś... Czy to obserwera wina? Czy coś się stało? Rapciar trafiony w tym momencie, ale to niewiele dało. Zobaczmy, bo Jarvan tutaj się bardzo ładnie chowa. Znaczy chowa, no zabiera oczywiście... creepy Rek'Sai. Ale może też wejść tutaj od tej strony, co jest prawdopodobne, aczkolwiek na razie widzimy, że nie wykonane przez junglera drużyny golemów. Jest ward ustawiony przez drużynę czerwoną przy Fire Drake'u. Fire Drake, myślę, że to będzie jedna z kluczowych oczywiście pozycji do walki, jeden z kluczowych obiektów, o który zawodnicy będą się tutaj bili. No ale zobaczmy, jest wejście Cho'Gatha, ale nie było trafionego Rapciera, w międzyczasie tam już asekruje Jarvan. No drugie podejście przynajmniej Murzynsinka i nieudany Rapcier. No gdyby ten Rapcier trafił, to myślę, że można byłoby tutaj tego fraga zdobyć, ale póki co na razie się tak nie dzieje. Daynight odpowiada drobnym połkiem. Mydloszek bierze sobie oczywiście swojego reda, jest rzucone Q, ale nie trafiony, plama oddzielająca troszeczkę, żeby po niej nie chodzić. No i teraz, czy to będzie jakieś wejście? Jest uderzenie od samej Caitlyn, ale na razie nic się więcej tutaj nie dzieje. Grom trochę bardziej agresywnie chce zagrać, ale nic tutaj to nie przynosi. Do tego wchodzi teraz Report Mundo, nie wiem czy to jest dobra pozycja, aby zaatakować. Niestety, tak jak sądziłem, nie było wystarczającego zasięgu na ten podjazd, chociaż teraz Caitlyn złapana jest, ładnie Black Shield zagrany, sporo obrażeń dostanie tutaj Pyrun. Oj, mało brakowało, no i teraz Grom, czy trafi? Oj, w międzyczasie położył się nam tutaj Korki, ale zobaczmy, bo nadciąga już Jarvan wchodzi, jest Demacia, ale dobry wyskok w tym momencie zaprezentował gracz drużyny
z drużyny oprawcy, ale wchodzi w to wszystko jeszcze Leona. Jest Shield zagrany po raz kolejny, wchodzi w to Jarvan. Ulti od Morgana, ale to chyba nic nie da. Morgana również polegnie. Ace in the hole i mamy double killa. Tak jak sądziłem, tutaj walka była nieunikniona w momencie, kiedy bardzo mocno przepchnięta została ta linia przez drużynę oprawców. No i co? Najprawdopodobniej będzie to za darmo Firedrake, jeden chyba z najbardziej kluczowych smoków, który w League of Legends aktualnie występuje. Także świetna robota, jeżeli chodzi o chłopaków z drużyny Golemów. Dwa fragi, smok za darmo. Piękne, piękne, pięknie zostało to rozegrane. Jace wraca w międzyczasie do bazy. Mamy już Cho'Gatha na miejscu z powrotem po użyciu teleportu. No i teraz znowu Korki próbuje coś tutaj nawiązać, jakąś walkę, ale nie wiem, czy będzie w stanie tak naprawdę. Daynight już pokazuje swoją dominację. Poza tym prawie tam 20 parę creepów jest przewagi. Nie zauważyli, teraz dopiero zauważyli tego Pink Warda gracze oprawców. No i pytanie, czy oni jakoś się będą próbowali działać. Zobaczmy, Okorki bardzo agresywnie, bardzo ładnie unik tutaj Bielina, ale chyba nic z tego nie będzie, że zaraz jeszcze ulti od Rek'Sai, ale to zupełnie nieudana ta akcja. Po raz kolejny. Daynight jest nie do zaskoczenia póki co. Już kilka razy próbowali panowie z drużyny oprawców się na niego przyczaić, normalnie niewzruszony. Tu unik, tam unik, tu ktoś nie doleci, bo zabraknie zasięgu, no... Naprawdę Daynight przewiduje wszystko, jak się tylko da. Nie wiem jak on to robi, ale póki co bardzo fajnie się to ogląda. W międzyczasie Grom stawia oczywiście Warda bardzo głęboko. Tutaj Ward drużyny przeciwnej również jest położony. No ale teraz pytanie, czy coś dalej się uda zrobić? Obydwaj carry po stronie drużyny Golemów mają po dwa fragi, co jest no bardzo niebezpieczne. No i teraz Rapture, trafiony, ale nie podchodzi. Nie podchodzi Cho'Gath. No, nie ma generalnie zbytnio wizji. To też oczywiście sprowadza się do tego, że nie może zaryzykować podejścia pod Jace'a. Poza tym Jace, zmieniając oczywiście z broni dystansowej na broń do walki, wręcz może go najzwyczajniej w świecie odepchnąć. Także to nie... No, myślę, że nie byłoby tutaj za bardzo opłacalne. Chociaż teraz zobaczmy, bo jest Rek'Sai na spółkę z Jarvanem. Jest walka między nimi. Do tego wszystkiego jeszcze dołączyła się Morgana, ale tam Caitlyn już atakuje. Jace ucieka, dochodzi do tego wszystkiego. Jeszcze wściekła Cassiopeia, zobaczmy. Jest trafiona, i teraz jest wyjście Rek'Sai. Będzie chyba pierwszy frag, jest flash, ale jeszcze Cassiopeia jeszcze nie daje. Mimo wszystko Cassiopeia zdobyła fraga. Zdobędzie też i drugiego. Ależ obrót sytuacji na stronę drużyny Golemów. Daynight pokazuje po raz kolejny swoją klasę. No to było świetne. Świetne, walka do samego końca. Daynight wiedział, że jednak to Q plus oczywiście poprawka z E spowoduje, że jednak jego przeciwnik szybciej zostanie unicestwiony niż on. No i opłacało się. 4-0 Cassiopeia. Czego chcieć więcej? 6-0, 15 minut. Pierwsza wieża właśnie za moment zostanie zniszczona. Golemy obejmują naprawdę spore już prowadzenie jak na ten stan gry. Co prawda to nie znaczy, że oczywiście drużyna oprawców nie da rady tego odrobić. Chociaż teraz Jace agresywnie będzie zmiana, ale nic tutaj więcej nie próbował Maxus zrobić. No ale cel jest w sumie osiągnięty. Troszeczkę odepchnął przeciwnika, teraz jest podejście. Fist był bodajże użyty na miniona. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wyciągnie... Dobra, zobaczmy. Report Mundo. Czy tym razem Rek'Sai trafi? Jest trafienie. No i teraz jest szansa dla drużyny... dla drużyny oczywiście oprawców. Dwa flesze. Jeden flesz tutaj zmarnowany w sumie przez tego Jace'a. Bo wydaje mi się, że nie powinien tego flesza używać. No ale Mużnicinek dzięki temu otwiera konto dla oprawców, no i mamy 6-1 i może póki co na spokojnie sobie tą falę wyczyścić na topie. Cofnie się najprawdopodobniej, więc to też dla niego na plus. Dokupi odpowiednie przedmioty i wróci z powrotem na pole walki.
dwa levele przewagi Day Knighta nad Bielinem. Tutaj zupełnie Bielin myślę, że nie ma tak naprawdę czego szukać do momentu nawiązania się jakiegoś teamfighta, bo inaczej w sytuacji 1 na 1 będzie to naprawdę bardzo ciężka sprawa, żeby cokolwiek zrobić Day Knightowi. Zostaje w tym momencie zniszczony ward przez oprawców, ale zobaczmy, bo przenosi nam się ciężar tej gry na górę. Mamy Groma, mamy Report Mundo, mamy również Tristanę. No i teraz jest wejście, no ale od razu szybka odpowiedź, zobaczmy, jest ulti od Morgany z Black Shieldem, Caitlyn oczywiście sfokusowana jako pierwsza, no i powolutku budzi się, że tak powiem, z letargu drużyna oprawców, bo no to 6-0 zapowiadało się na taką dość jednostronną powoli grę, ale tak jak mówię, League of Legends jest nieprzewidywalne i mimo tego, że panowie z drużyny Golemów mieli przewagę całkiem niezłą, no to teraz ta przewaga troszeczkę zmalała. Za 33 sekundy dokładnie będzie kolejny smok. Tu nastąpiła po prostu rotacja z tego co widzę, a nie przeniesienie ciężaru gry, no ale okej. Czyli mamy Cho'Gatha bez wieży za sobą na dole z walczącego z Jace'em, natomiast na górę przeniósł nam się ADC z supportem. Jest Jarvan widziany tutaj na wardzie, także nie da rady nic raczej zdziałać, chociaż no jest teraz oczywiście użyte wykrywanie wardów. Cho'Gath już troszeczkę najedzony zmierza na dół. Oj, coś się dzieje z tym obserwerem dzisiaj, nie wiem o co tu tutaj chodzi. Kolejny raz Jarvan widziany na wardzie. Zdąży go oczywiście zniszczyć. Górna linia zupełnie zostawiona bez opieki. Kolejny pink war zniszczony, ale teraz właśnie Day Knight tutaj próbował zamknąć drogę ucieczki Bielinowi, ale na szczęście jeszcze jedna ścieżka była wolna. Zobaczmy tutaj na dole co się dzieje, bo chyba miało być wejście Maxusa na Mujin Sinka. No ciekawe. Kolejna wieża została zniszczona. Ale na razie panowie z drużyny oprawców się tym widzę nie przejmują. Bielin strzela rakietami, robi co może, żeby odepchnąć tutaj te fale. Jarvan już na środku. Na środku również za chwilę będzie Caitlyn z Leoną. Będzie przejście na tą środkową olejkę. Oj, no, Rek'Sai trzeba będzie uciekać. Udało się zabić żuczka. Także żuczek jest po stronie drużyny niebieskiej. No i teraz, być może będzie wejście na dół, chociaż tam również podąża Jarvan. Jest już Rek'Sai widziany. I teraz jest wejście, jest ulti, za chwilę będzie również i fist. Tak jest! W międzyczasie również walka 1 na 1. Tristana kontra Caitlyn zakończona zwycięstwem Tristany. Także zrobiło nam się z 6-0-4-6. Ciekawie. Myślę, że to będzie naprawdę długa gra, mimo wszystko. Chłopaki z drużyny Golemów troszeczkę chyba się pogubili. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jest Grom, rzuca oczywiście kół, ale nie trafia. Zobaczcie, jak bardzo fajnie wizja jest tutaj poustawiana. Jest tutaj ping na środku, żeby było widać wszystko dookoła. W międzyczasie właśnie, zobaczmy, bo ping kolejny przy smoku. Ten smok akurat nie będzie chyba zbytnio brany pod uwagę, przynajmniej nie teraz. Gdyby był w to Fire Drake, to myślę, że na pewno. Natomiast ten smok nie do końca spełnia rolę, że tak powiem, obiektu przyciągającego uwagę. Odsłonięte wardy. Jace już zmierza na dół, żeby chyba spróbować się skonfrontować ze swoim przeciwnikiem, ale zobaczmy, bo Mujin Sinek zrobił coś bardzo nietypowego, chyba zagapił się troszeczkę, no i to może go kosztować życie. Leona również podąża na dół. Jest bramka, schodzi do tego wszystkiego również Grom i Report Mundo, no ale udało się przeżyć, na całe szczęście. Mujin Sinek się gdzieś zagapił i nie zauważył, że wpada prosto pod młotek. Nie, tutaj nam Jace'a. Na górze spokój, cisza.
Nic wielkiego się na razie tam nie dzieje. Jarvan podąża na środek. Morgana wraz z Rek'Sai'em próbują zaatakować. Oj, nieudany atak ze strony Day Knighta. Nie wyliczył czasu działania Black Shielda i nie udało się zestunować przeciwnika. Drobne zamieszanie na środku. Dark Binding rzucony, ale nie trafiony. Tristana już tutaj przymierzyła się do zniszczenia tej wieży, no i udało się oczywiście, no ale zobaczmy, bo teraz nadciąga Jarvan, ale Jarvan w starciu z Tristaną nie będzie miał szans właśnie dzięki tutaj temu Rocket Jumpowi, chociaż teraz Demacia wypchnięty do tyłu, teraz jeszcze musi się tutaj ratować Tristana, ale zobaczmy, bo jest naprawdę bardzo, bardzo agresywna, widać już, że koledzy z drużyny szli na pomoc, ale no nie udało się zwabić przeciwnika pod Morganę i Rek'Sai. W międzyczasie na środku jest przez bramkę rzucony strzał. No, Leona dopada Korkiego, Korki jest zesunowany, ale to bardzo niebezpieczna sytuacja, bo tutaj właśnie Leona wpada prosto pod przeciwnika. No i teraz jest Black Shield jeszcze rzucony na Rek'Sai. Ucieka w tym momencie Cassiopeia, jest rzucony Slow. Dochodzi do tego wszystkiego Jarvan, Rapture nietrafiony, sytuacja 3 na 3. I znowu troszkę coś z tym obserwerem dzisiaj się dzieje, nie wiem. Jeżeli macie też takie zacinki jak ja, to bardzo was przepraszam, ale sam obserwer chyba powoduje coś takiego. Nie mam zielonego pojęcia, o co tutaj chodzi. No i cóż, Leona bardzo, bardzo agresywnie weszła. Mało brakowało, żeby Korki zniknął nam tutaj z mapy. No ale on też również dzięki swojemu tutaj skokowi uratował się od śmierci. No a Leona nie miała zbytnio wyjścia, bo wpadła po prostu w ręce Cho'Gatha. No i tak to się po prostu dla niej zakończyło źle. Smok kolejny, już drugi na konto golemów. No a gra trwa najlepsze. Myślałem, że na początku golemy tutaj zdominują, a póki co okazuje się, że jednak to gra się nam wyrównała. Chociaż teraz, no, mało brakowało, żeby Day Knight zaskoczył Bielina, ale nic z tego. Zniszczony ward. Czerwony golem zabrany. No i co, znowu cisza i spokój na Summoner's Rift'cie. Muzyczki nie ma. Także no czekamy, aż ta muzyczka gdzieś tutaj za chwilę będzie. To będzie muzyczka wojenna typowo. Górna linia przepchnięta troszeczkę. No, zabawa na środku chyba nam się tutaj za moment zapowiada. Chociaż Day Knight bardzo mocno pusznął tą dolną linię. Nikt jeszcze tutaj się nie pofatygował, żeby przyjść po niego. I pytanie, czy on tu zostanie. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo no właśnie, teraz spotyka na swojej drodze Murzyn Shinka. No i nic na razie się nie dzieje. Pink Ward jest postawiony. Nie wiem, czy Day Knight nie będzie chciał tutaj coś ciekawego zdziałać, chociaż teraz jest zniszczona bombka, ale właśnie ten Jace z jednej strony trochę okrążony, ale zobaczmy, bo bardzo niebezpieczne wejście będzie tego Jarvana. Jarvan podchodzi, dobre podbicie, oj, bardzo niebezpieczna sytuacja, Tristana znika, za chwilę również zniknie i Morgana, jest double kill dla tej Cassiopeii, tam w międzyczasie znowu walka, ale tym razem na górze Mushin Sinek zjada Cassiopeii, zjada Caitlyn, ale to więcej nic tutaj się chyba nie wydarzy, w międzyczasie również poległa i Tristana, także golemy wracają z powrotem do dyktowania warunków w tej grze. 9 do 6, druga wieża zniszczona, górna linia za chwilę zostanie przepchnięta przez tego Jarvana. No i znowu Day Knight. Ja myślę, że Day Knight w tym pierwszym pojedynku będzie miał tutaj MVP po swojej stronie. Myślę, że chłopaki będą musieli mu tutaj dobre piwo postawić. No i cóż, golemy przenoszą się w stronę Barona. Natomiast przeciwnicy gonią. To jest bardzo nietypowa sytuacja. 4 na 4 miałoby być, ale chłopaki z drużyny golemów
nie chcą na razie się konfrontować. To, co chcieli zdobyć, zdobyli, czyli 3 fragi plus wieża. Przewaga 4000 jak na razie. Na ich korzyść oczywiście. I patrzymy, co dalej, co dalej. Jeżeli chodzi o creepy, to tak naprawdę już teraz chyba nie ma co patrzeć, chociaż o, zobaczmy, co tutaj się, że tak powiem, odstawia. Bo panowie z drużyny oprawców biorą się za barona i zupełnie przeciwnicy nie zdają sobie sprawy z tego, że baron był kompletnie niepilnowany, odkryty. Nie było nawet pół, że tak powiem, warda w baron picie. I proszę bardzo, mamy barona za darmo. Więc teraz może być sytuacja, no, odwrotna troszeczkę, gdy dojdzie do jakiegokolwiek teamfightu, gdyż Baron Buff jednak jest potężny i dzięki niemu myślę, że chłopaki z drużyny oprawców będą chcieli troszeczkę przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Na razie spokój i cisza. Dolna linia, przepychanki drobne. Daynet już się wycofuje, on już podejrzewa, że za chwilę tam się ktoś po niego zgłosi. Ale zobaczmy jednak na górze, na środku, na środkowej linii. Ciężko, jak widzimy, ciężko się zabija creepy, które mają na sobie baron buffa. Troszkę jednak trzeba sobie poświęcić na to czasu. No i cóż, mamy push na środkowej alejce. Ciekawe, czy Grom tutaj trafi. Darkbinding jest trafiony w Caitlyn, ale nic więcej to nie dało. Plama tuż przed. Także nie było więcej obrażeń. W międzyczasie na dole przepychanki między Cassiopeią a oczywiście Korkim. Na środku Leona dostała potężne bicie póki co. Darkbinding znowu nie trafiony. Ładny krytyk wszedł tutaj w Report Mundo. Pułapki poustawiane. Zobaczmy, Cho'Gath. Jest Rapture, ale to nic nie dało. Push mocny na środkowej linii. Nie chcą gracze golemów podejmować walki z nabufowanymi przeciwnikami. Czy to będzie druga wieża? Co prawda Jace już tutaj podchodzi. Wchodzi Jarvan agresywnie. Jest Black Shield zagrany. Jarvan, on jest zupełnie bez wyjścia. Został zjedzony przez Cho'Gatha. W międzyczasie wraca już Daynight. No, niestety nieudana akcja od chłopaków z drużyny golemów. Przypieczętowali to oczywiście zgonem samego Jarvana. No i stratą pierwszej wieży na środku. Tak, jeżeli chodzi o linki, to najprawdopodobniej są one już zablokowane, także tylko administratorzy, moderatorzy mogą takie linki wstawiać. No ale cóż, my nadal jesteśmy w grze, już prawie 30 minuta, 9-7. Nic naprawdę teraz już ten wnik nie mówi. Kolejny smok już na horyzoncie, już czeka, żeby się tam do niego przypałętać. Chociaż teraz kolejny Rapture, ładnie trafiony. No Grom sporo tutaj daje dla swojej drużyny. Zobaczcie, po raz kolejny trafiony Darkbinding, ale tam właśnie już Jarvan, już Leona, jest przyspieszenie tutaj z bramki, jest ulti zagrane w tylko i wyłącznie Cho'Gatha, ale on się zupełnie tym nie przejął, nawet jeszcze odwrócił się, zrobił flesza, żeby zjeść Caitlyn. No ale teraz zobaczmy, bo golemy w opałach, jest rzucone ulti od Groma, ale nie udało się przytrzymać przeciwnika, chociaż teraz muzycinek bardzo niebezpiecznie wyszedł za daleko w sumie przed siebie, no i właśnie przypłacił tu życiem po raz kolejny frag na koncie Daynighta. Co się dzieje? Ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Straszne zamieszanie na środku, do tego wejście Mrzyncinka, który no pięknie ograł Pyruna, zjadając go po prostu. Tam jeden, dwa ataki i Pyrun zostaje po prostu zjedzony. No ale ten Daynight, ja myślę, że Daynight to będzie tutaj kluczowy zawodnik w drużynie golemów na ten mecz. 8-0, to jest naprawdę potężny wynik. No i potężne obrażenia, które się za tym będą kryły. I znów muzyczka, cisza, spokój, creepy umierają. Krytyczne damage, jak widzieliście, 450, także Tristana jest gotowa do walki. Ona jest naprawdę już gotowa. No, już więcej gotowa chyba nie będzie.
Grom szuka teraz wardów od przeciwnika. Jest ward w Baron Picie, aczkolwiek powiem szczerze, że teraz ward w Baron Picie chyba nie bardzo jest potrzebny. Chyba że boimy się Rek'Sai, to może wtedy. Ward tutaj na środku oczywiście, ward w Dragon Picie. Oleż mocno tutaj oberwał Pyrun. Czogat, on rośnie, on z każdą minutą rośnie, z każdym fistem staje się coraz większy. Aż sobie zobaczę, on ma 5000 HP. No nie wiem, co gracze golemów będą w stanie zrobić, żeby tego Czogata położyć. Chociaż Jace nawet widzę, nieźle sobie radzi. I prawie 1500 HP poszło. Także no, myślałem, że bardziej wytrzymały jest, ale jednak nie. Zobaczmy, bo przejście oprawców na dolną aleję, chociaż tutaj no widać już, że spieszą się chłopaki z drużyny golemów po tą wieżę przy inhibitorze. Czy zdążą? Jest recall. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tu można przerwać tego recalla, może odbije. Odbił bardzo dobrze. No i teraz, czy zdołają zbić tą wieżę? Niestety nie udało się, ale zagranie mimo wszystko od Maxusa bardzo dobre. Recall nieudany, także Cho'Gath musi pozostać na miejscu, no i to będzie dla niego zgubne. Uwaga, bo już podąża cała armia golemów na dolną aleję. Biegnie Cho'Gath, no on już wie co się święci, ale chyba nie będzie wiedział co zrobić, chociaż teraz jest przyspieszenie, jest podbicie, jest jeden stun, jest slow, ależ tam obrażenia wchodzą, chociaż jeszcze żyje Cho'Gath, jest odepchnięty, teamfight bardzo mocny na dolnej alei. Zobaczmy jaki będzie fokus, jest ulti, jest na razie Daynight, który otwiera, jest również do tego Pyrun, 3 za jednego i trzeba uciekać, 4 za jednego dla golemów i mamy darmo wieżę na dole. No to było, z jednej strony chyba było to do przewidzenia w momencie, gdy Murzynsinek został zatrzymany przed zrecallowaniem do bazy, a nie udało się wziąć tej wieży tutaj na środku, więc jednym właśnie jedną z prostszych decyzji do podjęcia była decyzja właśnie o zaatakowaniu dolnej linii, na której stał sam Cho'Gath. Panowie z drużyny oprawców chcieli wspomóc swojego teammate'a, no ale niestety skończyło się to dla nich tragicznie, bo wieża zniszczona, zostanie za chwilę również zniszczony i inhibitor. Murzynsinek będzie próbował chyba zjeść kogoś, ale nie, jest Rapture, Rapture trafiony, ale to nic nie da. Naciąga również Grom z Black Shieldem, może jednak. Jeden. Jest trafiony, no może być zjedzony, tak jest, Maxus zostaje zjedzony. Jest tutaj w międzyczasie już korki na plecach, no może się odwróci. Jest przejście, przeskoczenie przez oczywiście te drzewa. No ale czy Leona zdoła uciec? Rakieta nietrafiona, Rek'Sai już nadciąga, może być podbicie, jest przyspieszenie, Rapture, jedno podbicie, już tutaj za chwilę chyba będzie drugie, ale Bielin kończy żywot trolla. No i co, 13-15, ale właśnie, Baron, kolejny Baron i to może być kolejny Baron dla oprawców. No nie wiem. Sytuacja odwraca się dosłownie z sekundy na sekundę. No jest po prostu niesamowicie intensywna ta rozgrywka pierwsza. A przypominam, to jest dopiero pierwszy mecz. To jest pierwszy mecz pomiędzy tymi drużynami. Jest to pierwszy mecz o slota na sezon zasadniczy. Więc jeżeli tak wyglądają mecze w kwalifikacyjne przed sezonem zasadniczym, to ja już zacieram ręce na mecze w sezonie zasadniczym. No to będzie no ekstra, po prostu to będzie ekstra. Miło będzie popatrzeć na to, jak tutaj studenci grają. No naprawdę jestem pod wrażeniem. 35 minut, 36 praktycznie. Smog za minutę i 10 sekund. Kolejny nam się tutaj pojawi. No i teraz drugi baron na koncie oprawców. I co oprawcy zamierzają w tym momencie z tym baronem zrobić? To jest pytanie. Na razie to chyba będzie podejście na środkową alejkę. Dark Binding nietrafiony. Czają się. Rek'Sai jest tutaj blisko. Tu już jest ward widziany. Kolejny Dark Binding, ale kolejny Dark Binding nietrafiony. Te pułapki będą bardzo dużą przeszkodą. Chociaż teraz zobaczmy, może za chwilę dojdzie do tego teamfighta. Oj!
mocno, mocno obrywa korki, jest wejście, jest teamfight, jest ulti, solar flare, no ale coś tutaj za duże zamieszania, nie było tego Jarvana, który mógł tam wejść do środka, Rapture jeszcze wystrzelony, do góry Jarvan. No, troszeczkę chyba zabrakło podjęcia tych kluczowych decyzji o nawiązaniu teamfighta. Na pewno golemy nie chcieli atakować też za bardzo swoich przeciwników, bo no ten Baron buff, no jednak ten Baron buff to jest bardzo duży plus. No ale zobaczmy, bo Ancient Drake właśnie w tym momencie się pokazuje, oprawcy wycofani w większości, można już powiedzieć. Chociaż nie, jest tutaj dwóch, tu jest trzeci, czwarty od dołu, no niedobra sytuacja dla oprawców, ale zobaczmy, bo może się okazać, że będzie tutaj bardzo ciekawie. Jest teamfight, wchodzi Cho'Gath, zjedzona Caitlyn, automat, dosłownie, Fist zadziałał świetnie, tam jeszcze Cho'Gath zonuje dwóch zawodników, drużyny przeciwne i chyba oprawcy praktycznie z ace'ują swoich przeciwników, Rapture trafiony, tak jest, ależ piękny gaze od tej Cassiopeii, przeżywa Day Night na końcówce życia, ale to co zrobili właśnie w tym momencie oprawcy, niesamowita rzecz, No i mamy, oprócz Barona, który co prawda się za niedługo skończy, będziemy mieli również Ancient Drake'a. No, oprawcy dają radę, Już myślałem, że będzie Ace, ale cały czas Day Knight mnie zaskakuje. Naprawdę cały czas ten gracz pokazuje przytomność i szybkość podejmowania decyzji, no niesamowite jest, nie? Naprawdę jest niesamowite. No nic, Baron buff za niedługo się kończy, ale mamy oczywiście buffa od Ancient Drake'a. Co prawda, no nie mają żadnych smoków tutaj gracze, z drużyny oprawców, no ale nadal ten buff jest. Korki naspeedowany. No już ma te rakiety gotowe. Proszę bardzo, rakieta 734. Boom. Już działko odpalone. Bom, 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 bom. No i co? Co teraz golemy nocne zrobią? Chociaż tutaj, no, grom mało brakowało tam. Chłopaki byli w pobliżu. 1 na 5. Skończyłoby się to tragicznie. Ale na całe szczęście chłopaki z drużyny golemów nie podeszli na tyle blisko, żeby zobaczyć, czy ten Grom tam jest sam, czy nie. Dobry pocisk, ale właśnie. Co z tego, że dobry pocisk, skoro Tristana ma już czym się leczyć, tak naprawdę. Zobaczmy, czy będzie przejście na górną stronę. Czy jednak będą chcieli wtargnąć środkiem i wziąć inhibitor, chłopaki z drużyny oprawców. Jest pink ward postawiony. No podchodzą powoli. Grom cały czas próbuje tym Darkbindingiem trafić przede wszystkim AD Carry przeciwnika. No i teraz oczywiście wracając do naszej poprzedniej walki, Murzynicinek zrobił naprawdę też kawał dobrej roboty. Tak, zjadł przede wszystkim AD Carry, zonował trzech kolejnych zawodników po to, by reszta jego drużyny mogła spokojnie teraz tankuje wieżę, zupełnie sobie nic z tego nie robiąc, prawie 6000 HP. No to jednak zobowiązuje do tankowania wieży i wzięcia tej wieży za darmo. Jest Rapture, ale nie trafiony. Ale oprawcy podchodzą. Połkowanie z jednej i z drugiej strony. Fale znikają dosłownie w sekundę. Pytanie, czy uda się to zrobić, chociaż teraz wyjście Day Knighta, jest kolejny Rapture, ale nie trafiony i znowu kolejne połki. Poobijany troszeczkę jest ten Korki, to może być bardzo niebezpieczna sytuacja dla niego. Kolejny Darkbinding, ale kolejny Darkbinding nie trafiony, jest wystrzelony pocisk przez Jace'a. Kolejny pocisk. No i proszę Państwa, buffy się skończyły, więc za chwilę zacznie się normalny pojedynek. Chociaż teraz zobaczmy agresywnie Leona. Rzuca mieczem, ale nie trafia.
Może Sinek chciał podejść chyba pod Kasiopeję, ale zobaczmy, Jarvan wchodzi, o, ale mocno obijany Jarvan, znika dosłownie w kilka sekund, jest tam Fist, tutaj jeszcze próbuje może Sinek zonować, ale zobaczmy, Kasiopeja zgarnia dwa fragi, co prawda również zostaje zabita, zostanie zestunowana w tym momencie Tristana, Jay zgarnia fraga, ale to chyba nie wystarczy, jest kolejne dwa fragi dla Rek'Sai, no i wygrana bitwa przez chłopaków z drużyny oprawców, zostaje tylko Caitlyn, a po stronie oprawców zostaje przede wszystkim Cho'Gath, który nadal jest ogromny, nadal może przyjąć trochę obrażeń, no ale zobaczmy, bo tutaj agresywnie Pyrun, ale zostaje szybko wyleczony, że tak powiem, z podjęcia decyzji o pościgu za chłopakami z drużyny oprawców. Ciekawie, ciekawie, naprawdę, 21-18, tak jak mówiłem, od momentu jak chłopaki z drużyny oprawców zaczęli do tej gry wracać, to mówiłem, że to będzie bardzo długi pojedynek i praktycznie się nie pomyliłem, 42 minuta, no niesamowite, niesamowite. Prawie 10 tysięcy przewagi, no 9 teraz, no to mało brakuje. Baron żywy, więc wzięcie trzeciego barona przez oprawców mogłoby chyba przypieczętować już zwycięstwo w tym pierwszym w tej pierwszej grze. Przypominam, gramy w systemie best of 3, czyli do dwóch wygranych. Już, wardy ustawione, ale czyszczą je chłopaki z drużyny oprawców. Jest już żuczek wzięty. Także to też dodatkowa wizja. No i właśnie, walka o barona. To myślę, że będzie kluczowy moment tej rozgrywki. Jeżeli wygrają tą walkę oprawcy, to najprawdopodobniej już zamiast brać barona mogą chyba skończyć tą grę. Ach, ja mam 40... Aha, może dlatego jest mi się tak to... No dobra. Nic, to były moje, że tak powiem, głośne przemyślenia. Już chyba wiem, na czym polega problem. Ale zobaczmy, bo Baron brany. Połowa życia już zdjęta. Podchodzą do tego wszystkiego jeszcze golemy, ale no właśnie, Baron wzięty za darmo zupełnie. Nie zdążyli chłopaki tutaj nic odpowiedzieć. Nie mieli wizji, ale no... Trzy barony oddać przeciwnikowi praktycznie za darmo, no to jest dobry prezent, powiem szczerze. Dobry prezent. Sześć tysięcy, 125 życia, to jest, no pogrom po prostu, pogrom. No ale zobaczmy co dalej. W takim razie mamy trzeciego barona dla oprawców. No i oprawcy, być może jednym z ostatnich ataków na golemy osiągnął cel, czyli oczywiście zwycięstwo w pierwszej grze do Ligi Akademickiej, na którą oczywiście zapraszamy. O, 9, no ja, bo dopiero wbite było, no nieważne. No baszmy, jest Rapture rzucony, nic tam się więcej chyba nie wydarzy. Guardian Angel już u Jace'a. No 8, 9, 10, no nieważne. Jest rzucony kolejny sztandar. Ale nie udało się zniszczyć Warda, no i co, przejście na górę. Być może górną aleją się teraz da to zrobić, bo są oczywiście minione, one wsparte przez Baron Buffa, jest podbicie, no mało brakowało, żeby doleciał ten Dark Binding do Daynighta i moglibyśmy mieć jeden z ostatnich teamfightów w tej grze. Kolejny Dark Binding, kolejna rakieta, połukowanie, jest sztandar. Na razie nadal spokój, Daynight, jest spowolnienie, kolejna rakieta, Daynight zbity do połowy żyć. Wardzik postawiony na środku. W odpowiedzi szybki ping. No i nadal czekamy na rozwój wydarzeń. Jest kolejny Rapture, ale nie trafiony. Już się zdążył wrócić Daynight. No i teraz Jarvan chciał chyba zaatakować. Widział, że nie ma zbyt dużo rywali.
Widzi na razie tylko trzech. Jest Morgana, ale ona przechodzi do ataku. No i zobaczmy, wejście będzie tutaj na Tristana. Tristana ucieka. Jest Gaze rzucony. Solar Flare bardzo nietrafiony w AD Carry drużyny oprawców. No i zobaczmy, Leona leży jako pierwsza. Caitlyn zbity. Guardian Angel, gdzie jest Corki? Corki jest gdzieś tam na dole. Jeszcze nie podchodzi. Dobry flash od Caitlyn. Wchodzi do tego wszystkiego. Jeszcze Jarvan. Rek'Sai również robi flasha. Odskakuje w tym momencie Tristana, ale właśnie Rek'Sai próbuje tutaj zatrzymać Daynighta, ale w międzyczasie dwa fragi na konto Korkiego, ale wraca Daynight. Daynight bardzo niebezpieczny. Gdzie jest reszta zawodników? Jest Grom, jest również jego kolega do tego. Także mamy 4-2. No i teraz, czy uda się tą Caitlyn zjeść? Jest Caitlyn trafiona, jest Feral Scream. O, ależ obrażenia zostały tam zadane. Została po prostu, no, zamieciona. No i mamy wieża, inhibitor. Czy to będzie koniec tej pierwszej rozgrywki? Jest silencowana Cassiopeia. Umiera jako ostatnia, sprawiedliwa. No i mamy zwycięstwo 1-0 dla oprawców. Początek nie był dla nich, ale jednak pozbierali się do kupy i tą grę wygrali. No pięknie, piękna sprawa, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wyrównany pojedynek do pewnego momentu, ale potem już oczywiście oprawcy wzięli sprawy w swoje ręce. No i mamy 1-0. Jak wam się podobał? Jak wam się podobał ten mecz? A ja powiem szczerze, no tak, myślę, że to było na co popatrzeć. Dużo fajnych sytuacji, dużo fajnych akcji. Więc miejmy nadzieję, że drugi mecz będzie również tak bardzo emocjonujący jak pierwszy. Że użyjemy prezerwatywy. Nie martw. From beneath the sun, this can take me close, seems so far away. Across this universe, she lives another day. I know the reason she stays. I know the reason she's so.
Lecimy, lecimy, dobra, słuchaj mnie jeszcze raz, bo sobie zmutowałem i sobie sam do siebie gadam, no, tak też można czasem. No ale dobra, wracamy, wracamy w takim razie, golemy po lewej stronie oprawcy tym razem, po prawej, po dwa bany, już za nami. Xayah, Galio, Janna, Cassiopeia, widzicie, po pierwszej grze, gdzie Day Knight pokazał swoją klasę Cassiopeią, od razu ta Cassiopeia poleciała, tak samo Mużyn Sinek nie dostanie już Cho'Gatha. Także czekamy dalej. Ho, ho, ho. Ja jestem pełen tutaj pozytywnych wrażeń po tym pierwszym meczu. Lulu ostatnia. No i pikujemy. Pikujemy. I cóż to będą za piki na tą drugą grę? Jeszcze 10 sekund. Nie wiem czemu jak tu wchodzisz to jest zaraz wracamy, no po prostu mecz się skończył i trzeba poczekać na drugi. Właśnie, mamy Gragasa, który nie został w pierwszej turze pików, znaczy w pierwszej turze banów wyłączony z tej rozgrywki, także Gragas tutaj myślę może ciekawe rzeczy nam tutaj pokazać. No ale jest znowu Tristana. Znowu Tristana i ta Tristana, no mówiąc szczerze, ona może tam po raz drugi oprawcom też przynieść przewagę. Zobaczymy. Gnar również nam się pojawił. Przypominam, jest to liga akademicka, pojedynek Politechniki Warszawskiej pomiędzy oprawcami a golemami. Wszystko to oczywiście dzięki firmie Aurus. Jeżeli chcecie dowiedzieć się coś na temat oczywiście Aurusa, wystarczy wpisać komendę wykrzyknik sponsor, wyświetli wam się informacja, która pokaże, w której pokaże się link do właśnie Aurusa i całego sprzętu, jakim Aurus tutaj dysponuje. Mamy Ryza, mamy Caitlyn tym razem, Ryze poprzedni zbanowany, teraz dostępny. Dzisiaj jest ostatnia tura kwalifikacji do sezonu zasadniczego Ligi Akademickiej. Tak, w porównaniu do poprzednich banów i pików, tutaj pojawił się zarówno Ryze, zarówno Gragas i oczywiście Malzahar, którzy w poprzedniej grze zostali wyłączeni, czyli zbanowani. No i teraz ban po stronie oprawców. Shen. To dość ciekawy ban. No Shen tutaj z Ryzem. Ciekawie. Tu się jeden teleportuje, drugi za chwilę. No fajne rzeczy by się tutaj na pewno działy. Jarvan również wyłączony. W poprzedniej grze Jarvan po stronie golemów robił dużo, ale jednak chłopaki od oprawców byli na te ataki Jarvana przygotowani. Jakby Jarvan miał pod sobą Orianę, myślę, że byłoby zupełnie inaczej, ale Orianna jako ostatni ban po stronie oprawców została w tamtej grze wyłączona, więc nie do końca następowała ta synchronizacja poszczególnych ataków po stronie chłopaków z różnych golemów. No i dlatego ten Jarvan w sumie chyba teraz został, że tak powiem, odstawiony na ławkę. No i będzie to coś innego. Sejuani oraz Kamil zostały również wyłączone. No i zobaczmy, po dwa ostatnie piki dla golemów i dla oprawców. Tu już Teemo, czyli najprawdopodobniej będzie to jakiś placeholder. Czyli oczywiście teraz mamy postać zastępczą. Ja sobie to za chwilę zobaczę, jak chłopaki wyłączą, żeby wam tutaj nie zaśmiecać ekranu. Mamy Maokaja w tym momencie i Taric. No i pytanie, czy to będzie Taric, czy też placeholder, aczkolwiek Taricem trochę ludzi gra. Ale to się oczywiście okaże za chwilę.
Kolejny raz Morgana. Gromi jego Morgana. No już prawie chyba jak małżeństwo, coś mi się wydaje. Można byłoby tak rzec chyba. No ale zobaczymy. Czyli mamy wybrane, no i chyba będzie tylko jeden placeholder w postaci... w postaci Teemo. Tak, myślę, że to będzie placeholder w postaci Teemo. Tak, Teemo najprawdopodobniej to będzie Rek'Sai. Czyli niewiele się chyba zmieniło, ale zawsze coś. Okej, okay, tu widać. To zrobimy tak, żeby nie było widać. No i dobra, jeżeli gracze są gotowi, ja również jestem gotów. Wy, mam nadzieję, że też jesteście gotowi. Dobra, golemy są ready. Czekamy jeszcze na oprawców. I wystartujemy po raz kolejny. Przypominam, 1-0 dla oprawców w tym na razie starciu. Gramy do dwóch wygranych, także golemy mają szansę jeszcze na powrót. Powiem szczerze, po cichu liczę na to, że jednak ten powrót będzie, bo byłoby co wtedy jeszcze do pooglądania. Czy ja tu mogę jeszcze to... O! W tą stronę bardziej, żeby już tą moją mordę było widać. No dobra, piki bany po raz kolejny, także to będzie szybka, szybka rozgrywka. Widzę, że nadal będzie banowanie wszystkich postaci na A. No i cóż, po wyborze postaci oczywiście nasze ukochane 3 minuty dla obserwatora. Miejmy nadzieję, że to szybko minie. Postacie już są właśnie w tym momencie wybierane. No i tak jak mówiłem, Gragas, który był zbanowany w poprzedniej, pojawia nam się tutaj oczywiście w dżungli. Także to naprawdę będzie ciekawe, ciekawy pojedynek Gragas kontra Rek'Sai. No i ten Ryze. No ja myślę, że tutaj Day-Night wcześniej nie dostał Ryze'a, wziął Cassiopeię, tą Cassiopeią nieźle porządził. Ale Ryze myślę, że może być jeszcze ciekawszy. Tak, takie odnoszę wrażenie. Ale zobaczymy, wszystko się oczywiście okaże w trakcie rozgrywki. Bielin tym razem na Malzaharze, poprzednio Korki początkowo no niestety nie dawał sobie rady z Cassiopeią, więc widzimy, że teraz nastąpiła zmiana. Tristana, Caitlyn, tu się nic nie zmieniło. No i tutaj tym razem Taric. Leona nie pomogła, Taric być może pomoże. Jest na to oczywiście pewien ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza, że to nowe ulti Tarica jest naprawdę bardzo potężne, według mnie. No ale po drugiej stronie cały czas jest ta Morgana, która będzie blokowała możliwość zestunowania, ogłuszenia swojego AD Carry przede wszystkim, bądź też różnych innych teammate'ów. No wszystko się okaże. Miejmy nadzieję, że wszystko się za niedługo okaże i będziemy świadkami kolejnego ciekawego pojedynku w ostatnich kwalifikacjach do Ligi Akademickiej. Politechnika Warszawska aktualnie, jeżeli o to chodzi. Golemy po lewej, oprawcy po prawej, oprawcy z wynikiem 1-0. Podchodzą do drugiego pojedynku. Jeżeli im się uda, będą mieli ostatniego slota
na sezon zasadniczy Ligi Akademickiej. Jeżeli nie, to zobaczymy oczywiście jeszcze grę numer 3, na które te gry oczywiście wszystkie zapraszam. Mam nadzieję, że będzie ten drugi pojedynek oczywiście również bardzo emocjonujący jak poprzedni. No i co? Nasze ukochane 3 minuty dla obserwatora w takim razie. Maokai kontra Gnar na topie, tak jak mówiłem wcześniej, Gragas kontra Rek'Sai w dżungli, Ryze kontra Malzahar, Caitlyn z Tarikiem na Tristanę i Morganę. Bardzo ciekawie, z jednej strony bardzo mobilnie, jeżeli chodzi o panów z golemów. Ryze z teleportem, z ulti, do tego teleportujący się Maokai, Gragas podchodzący, no... Naprawdę bardzo ciekawie się to zapowiada. Tarik dający niezniszczalność, no to jest w ogóle mistrzostwo świata. Ten rework Tarika pięknie został moim zdaniem zrobiony. I w kluczowych momentach potrafi uratować nie jeden teamfight. Po drugiej stronie mamy jednak też pewne zmiany. Mamy tym razem Gnara i Malzahara. Gnar, no... Po przeobrażeniu w Meganara jest potworem, no dość też oczywiście potężnym, wepchnięcie na ścianę dające stuna, to jest niesamowita rzecz. Do tego oczywiście jeszcze później drugi stun, Slow, no tam jest naprawdę dużo, dużo ciekawych zagrywek. No i Malzahar, który może zapresować jednego dowolnego przeciwnika. Po stronie właśnie chłopaków z drużyny golemów. Pytanie, jak to będzie wyglądało? Jak Bielin, jaką taktykę będzie miał? Bo też nie może podejść oczywiście za blisko, też nie może podejść na tyle blisko przeciwnika, żeby po prostu nie został sfokusowany i od razu zabity. Co prawda będzie miał za sobą Morganę z Black Shieldem, więc wszelkiego rodzaju stuny czy odepchnięcia mogą nie działać. Ale to nadal naraża się na agresję ze strony przeciwnika, większą niż zwykle, no bo jeżeli on zapresuje kogokolwiek, to oczywiście również sam stoi w miejscu, nie może wtedy wykonywać różnych innych ataków, czy używać swoich skilli, więc to jakby jest wyłączenie jeden za jeden. No ale właśnie, no w dobrym momencie wyłączenie jednego zawodnika z drużyny przeciwnej pozwoli na wygranie starcia. Natomiast z drugiej strony, no nieodpowiednie użycie na pewno przypieczętuje to niestety zgonem. No ale sprawdzimy za chwilę, jak to będzie wyglądało. Zostało nam 15 sekund naszego oczekiwania na spektatora. Golemy kontra oprawcy. Kwalifikacje Politechniki Warszawskiej do Ligi Akademickiej. Serdecznie zapraszam na obejrzenie drugiego pojedynku między tymi dwiema drużynami. Przypominam, oprawcy po świetnym comebacku prowadzą 1-0, znaczy świetnym comebacku. No ja tak mówię, że to jest comeback, no bo oczywiście byli troszeczkę w stracie, mieli troszeczkę straty, ale bardzo szybko stanęli na nogi i odwrócili to przebieg tego spotkania na swoją korzyść. No niestety znowu mi się chyba ta liga nie zapali tak szybko. Dobra, poczekam, aż mi się włączy. O matko, tak nie może być. Dobra, tak, poczekam, aż mi się włączy i wtedy pokażę wam ładnie oczywiście obraz. No tak to póki co jeszcze sobie tutaj poświecę w czoło. Siema. Mam nadzieję, że będziecie tutaj oglądać. Zapraszajcie znajomych, bo myślę, że warto. Fajne rozgrywki akademickie nam się tutaj bardzo mocno szykują. A wszystko to oczywiście dzięki firmie Aurus i całemu sprzętowi, który został od nich ufundowany. Zobaczcie sobie, naprawdę nagrody przekraczają ponad 10 tysięcy, jeżeli chodzi o pulę w sprzęcie. No, to jest, nagrody są naprawdę niesamowite. Warto na tą ligę się zapisać i grać, ale zobaczmy, bo już jesteśmy. No i teraz pytanie, co się stało? O, stało się. No ale właśnie, tu coraz po raz kolejny występuje problem, że się stopuje ta gra, mi przynajmniej, i nie wiem, o co chodzi.
Dobra, czyli teraz weźmiemy sobie tak, no niestety, tu jest tak, no dobra, zobaczmy. To jest tu. Mam nadzieję, że to wszystko się uda. Tu już sobie wyciszymy muzyczkę. Spojrzę tylko jeszcze szybciutko na ekran. Znowu rozstawienie wzdłuż rzeki, także nie będziemy mieli żadnego wejścia do dżungli przeciwnika. O, już wszystko powinno grać i buczeć, mam nadzieję. Jak coś nie ten, to oczywiście dawajcie znać, żebyśmy tutaj wszystko ładnie zrobili. No i co? Zaczyna się powolutku, miniony już szarżują na każdą z linii, a my jesteśmy w drugim pojedynku między golemami a oprawcami. Bardzo fajny skin, jeden i drugi. I już, bardzo proszę. Balefic Visions na dzień dobry zagrane. Redzik zabrany, z pomocą oczywiście Gnara. Dolna linia już też przyszła, jeżeli chodzi o zawodników z różnych golemów. Plama od razu zagrana, żeby troszeczkę odpuszować przeciwnika. Bum. Jeden creep gdzieś tam poszedł. Na górze, tu będzie na pewno ciekawa walka, bo mały Gnar właśnie rzuca jakimiś tutaj swoimi przedmiotami, do tego ma ataki dystansowe, dopiero Mega Gnar jest mele. No i właśnie, Ryze przepycha, chociaż no może się za chwilę narazić na tego, na tą Rek'Sai. Chociaż teraz właśnie wchodzi Mydloszek do swojej dżungli, jest rzucona beczka. Uderzenie. No ciekawie się zapowiada. No i właśnie, to jest to, co mówiłem. Może tu być za chwilę bardzo niebezpiecznie, jeżeli mu się podłoży Bielin, ale właśnie, za szybkie wyjście. No i Day Knight spokojnie odejdzie sobie. Chociaż teraz jest widziany na wardzie. To jest ciekawa sytuacja, bo można było mu tutaj przeszkodzić, ale widzę, że panowie z drużyny oprawców nie biorą się za to. Niech sobie wraca, straci. Nie trzeba tutaj ryzykować, że będzie z tym potem problem. No ale zobaczmy. Dolna linia trochę przepchnięta przez oprawców. Na górze drobna wymiana uścisków między zawodnikami. Tam już czeka. No co jest grane? Dobra. Nie wiem, o co chodzi. Coś chyba z tym obserwerem dzisiaj, albo coś u mnie jest nie halo. Bo co jakiś czas mi się robi stop klatka i nie wiem dlaczego. No ale nic, wracając do meczu. Uwaga, jest blue buff od razu oddany dla Malzahara Bielin, także będzie mógł sobie pospomować tym Malefic Visions trochę. Jest tutaj żuczek również zabrany za moment. Na razie taka standardowa rozgrywka. Nic się tutaj więcej nie dzieje, co od tygodnia tak mówicie. No to mam nadzieję, no to chyba moje szczęście, że to nie u mnie, tylko jest ten problem z obserwerem, ale ogólnie nie, problem jest jakby większej natury, że tak powiem. No i co, Ryze po raz kolejny był już w bazie. Ma oczywiście łezkę zakupioną, jak to Ryze. Natomiast Bielin w tym momencie się właśnie wycofa. No i cóż, będziemy mieli wejście do dżungli, no nie było uderzone w to, nieciekawie, chociaż teraz zobaczmy, bo to chyba będzie atak na górę, zobaczmy, bo tutaj mamy Mega Gnara za moment, jest Mega Gnar. No, Mydloszek zamieniony, znaczy Murzyn Sinek zamieniony w Mega Gnara, ale teraz właśnie będzie chyba wejście na niego. Mydloszek wchodzi, jest tutaj zejście Maxusa, bardzo dobre odepchnięcie, flash, co prawda zostanie jeszcze spowolniony, ciekawe czy tutaj coś mu pomoże. No, całe szczęście, miał jeszcze sporo życia Murzyn Sinek i przeżył atak Gragasa na spółkę z Maokajem. To bardzo, bardzo ciekawa była zagrywka.
ciszia i spokój póki co znowu zapanowała na Summoner's Rift'cie. Day Knight nie pozwala tutaj ginąć creepom pod wieżą. Jest oczywiście wardzik ustawiony, ale tu już Pink Ward. No, Bielin nie podchodzi, żeby tego warda zniszczyć. Już Voidlingi atakują. To jest bardzo ciekawa zagrywka, bo tutaj oczywiście powoduje to, że nasz przeciwnik zostaje troszeczkę zepchnięty, chociaż teraz mamy Gragasa, ale z drugiej strony gdzieś tutaj blisko w miarę był Rek'Sai. No i kolejny, przeskoczenie Malefic Visions, trzeba się odsunąć, bo za każdym razem, kiedy Malefic Visions jest na przeciwniku i zabija miniona, przeskakuje na kolejny cel najbliżej, jaki się znajduje. Oczywiście w określonym zasięgu. No ale cóż, nadal nie było walki, teraz jest Black Shield tylko po to, żeby postawić warda. Nie było tam pinga, także nie trzeba się niczego zbytnio obawiać, chociaż tutaj mamy wejście najprawdopodobniej Gragasa, ale no nie, no Bielin ma 6 level, jest tutaj Ghost odpalony, ale spóźniony. Jest bramka, chociaż no nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, żeby Bielin zaatakował Mydloszka, teraz jest jeszcze Pink Ward skasowany. No i co, dzięki temu, dzięki tej sytuacji zaistniałej na dolnej rzece, troszeczkę Tristana została odpuszowana, ale widzimy, że nie było próby ataku na nią. Dark Binding rzucony, ale nie trafiony. No i zobaczcie, w porównaniu do tego, co się działo w poprzedniej grze, to teraz zmiana na Ryza, zbanowanie Kasiopei. Troszkę jednak spowodowało, że tutaj Malzahar, czyli Bielin, sobie może no, pozwolić, ale widzimy, że Day Knight nie chce mu tutaj dać większego pola manewru. No i cały czas te creepy systematycznie usuwa z tej swojej linii, chociaż teraz będzie musiał się wrócić. No i przyjdzie oczywiście uzbrojony w kolejne przedmioty. Cisza, spokój. Nie było jeszcze jakiegoś większego ataku poza tym jednym na topie. Rek'Sai powolutku zmierza na dół. To prawda, ward z jednej i z drugiej strony jest, ale ten za chwilę się skończy i to może być opcja do ataku, jeżeli oczywiście troll nie postawi kolejnego tutaj warda. No to jest ciekawe pytanie. Już teraz widzimy, że Grom odstrasza przeciwników, a to bardzo ciekawe, no po prostu samym jakby podejściem jego przeciwnicy odchodzą gdzieś tam na bok, boją się troszeczkę jednak tej Morgany. Mega Nar kontra Maokai. Na razie nic więcej się tutaj chyba nie wydarzy, za chwilę skończy nam się ten Mega Nar i wróci mały futrzasty Gnar. Chociaż teraz, no nieciekawa sytuacja tam na dole się wydarzyła, chociaż no, zobaczmy, czy będzie stun, jest stun, Caitlyn podchodzi, heal rzucony, ale nic z tego, no ale odpowiedź od Groma i jest ta Tristana, która mogła teoretycznie coś dziać, ale widzimy jednak to opanowanie, tutaj chłopaki z drużyny oprawców nie podpalają się na każde trafienie przede wszystkim tej Morgany, nie podpala się jego teammate z drużyny, żeby atakować od razu, ale tam w międzyczasie mocne obrażenia zostały zagrane w tego Malzahara, jest Ghost odpalony, w międzyczasie jest jeszcze walka w dżungli, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam Bielin się cały czas trzymał tej wieży, bo może Day Knight za chwilę na niego wskoczyć. Oj, dostał. Tak jest, to co mówiłem, flash od razu, dwa skille poleciały w stronę Bielina. Nie zorientował się w odpowiednim momencie, bo wydaje mi się, że miał na tyle many, żeby mógł ewentualnie zrobić suppressa i przytrzymać swojego przeciwnika, no ale to jest to. To jest właśnie ten element, który mówiłem, że Day Knight najprawdopodobniej zrobi, czyli podejdzie po prostu podejdzie pod swojego przeciwnika. Też teraz może być podejście numer 2 za chwilę. Wieża na środku zostanie zniszczona. Prawdopodobnie nie, jednak nie. Jeszcze dużo brakuje z tego. Gnar kontra Maokai. No i dobrze tutaj został oszukany ten Gnar, ale na całe szczęście miał jeszcze flesza w zanadrzu. No i udało się uciec. Gdyby nie ten flesz, myślę, że to by było już po Murzyn Simku. A tak, to na całe szczęście on jeszcze żyje. Jeszcze tutaj wieżka. Czyli co, Day Knight otwiera, tak jak w poprzedniej.
pytanie, na ile to oczywiście pomoże. Jak na razie, póki co, pierwsze minuty po stronie. Oj, bardzo zła sytuacja teraz w tym momencie dla tegoż Gregasa. Jest podbicie, nie wiem czy nie za szybko, ale Malefic Visions załatwi sprawę. No i szybkie wyrównanie. Za agresywnie chyba troszeczkę nam tutaj mydloszek wszedł w tą dżunglę przeciwnika. W międzyczasie na dole przepchnięta linia przez oprawców. Jest dobry Dark Binding, no i zobaczmy, teraz może być niebezpiecznie, ale dobra siatka. W międzyczasie jeszcze szybciej, jeszcze pewniej zareagował na to wszystko Grom, dając Black Shielda swojemu koledze z drużyny, żeby nie był spowolniony, żeby jeszcze przy okazji nie dostał tego stunu od Tarika. I znowu pauza. Coś się znowu wydarzyło, niestety. Miejmy nadzieję, że nic groźnego. No dobrze, to w takim układzie zobaczmy naszą tutaj statystykę. 82-78 creepy na topie, 40-48 dżunglerzy, 106-81, czyli znowu przewaga Day-Nighta. No po tym jednym zabójstwie to raczej było oczywiste, że ta przewaga nastąpi. Natomiast na dole mimo wszystko przewaga po stronie golemów, bo tak wiadomo, 93 sama Caitlyn plus 15 Tari, który oczywiście dzięki swojemu przedmiotowi tę samą ilość praktycznie złota oddaje koledze również, także tutaj jest drobna przewaga po stronie chłopaków z drużyny golemów. No i co? Wracamy, to ostatnie 5 sekund, resume game, miejmy nadzieję, że wszystko już tam gra i buczy, że nie będzie więcej przerw. Ewentualnie takich stop klatek jak teraz. Hello, tu jestem. O, dziękuję. No nic, szkoda, że ten obserwer tak trochę działa i nie działa, no ale no nic niestety nie zrobimy, skoro mówicie, że tak to niestety działa ogólnie, no to ja na to tym bardziej nic nie poradzę. Chociaż, Day-Night, agresja, po raz kolejne combo. Bielin, boli Bielina bardzo mocno i nie wiem, czy Bielin będzie w stanie coś na to poradzić. On próbuje, ale zobaczmy teraz, jest Rek'Sai, jest od razu odpalony Ghost. Nie rzucają się na Day-Nighta przeciwnicy i to może kosztować ich życie. Uwaga, Day-Night nie trafia. Malefic Visions jeszcze, dobry flash w ostatnim momencie od Report Mundo. Bardzo zła sytuacja. Bardzo mało brakowało. Zobaczmy, 3-3 na dole i niestety stop klatka nam się zrobiła bardzo źle, chociaż teraz zobaczmy, stop klatka, wchodzi Meganar, jest wepchnięcie w ścianę, jest kolejny stun, tam Tristana cały czas próbuje, ale w odpowiedzi już naciąga Maokai, to odpycha w stronę swoich przeciwników tąże Tristanę, ona dostaje Black Shielda, ale Maokai zagrywa również swojego ultimate'a i Tristana znika, chociaż jeszcze jest Morgana złapana, będzie stun i do tego jeszcze kolejne odepchnięcie, kolejny frag na konto Maokai. Piękna reakcja na próbę ganka na dole i proszę bardzo, jest były jungler, pojawił się tu również i top laner, no i proszę bardzo, dwa fragi dla Maokai'a i darmowy smok, no co tutaj więcej chcieć, darmowy smok. Tak jak mówiłem, po raz kolejny początek gry póki co dla drużyny golemów. No ale dobra, zobaczmy, bo zamknięci są panowie z drużyny golemów. Jest kolejny Meganar, ale niestety nie udaje mu się trafić. Chociaż teraz jeszcze do tego wszystkiego dochodzi Mal'Zahar. Jest oczywiście Suppress. No i mamy 3-3. Tarik również znika. Wchodzi tu jeszcze Gragas. No nie wiem, czy to było potrzebne. No i bardzo, bardzo zła sytuacja dla tego Gragasa, który również znika nam z Summoner's Rift'a. Nie wiem, po co tutaj było to przejście. Coś się niestety dziwnego zadziało, nie wiem o co tam poszło, ale wyglądało troszeczkę na to, jakby mydloszek poszedł się podłożyć, w moim mniemaniu, no bo wejście z powrotem dashem do Dragon Pita, no nie zaowocowało niczym dobrym, zresztą mogliśmy to zauważyć.
prosiłbym. O, jest wejście na Caitlyn! Bardzo piękne wejście na Caitlyn, że teraz jeszcze. No, nie ma ulti Taric. Nie ma ulti Taric? Jest ulti Tarica. Dlaczego nie było tego ulti zagranego? Bardzo nietypowa sytuacja dla Tarica, ale zobaczmy, w międzyczasie Day Knight niszczy po raz kolejny Bielina. Bielin nie ma zupełnie życia z midlanerem drużyny golemów. Dlaczego nie było tam ultimate'a od tego Tarica? Z tego co widzę, że był właśnie ten Radiant, ale nie został użyty. Albo może został przerwany, no nie wiem, nie zwróciłem uwagi, nie wiem, jeżeli zwróciliście uwagę na to, co się tam wydarzyło i dlaczego ten ultimate nie został zagrany, żeby ewentualnie spróbować obronić tą Caitlyn, to dajcie znać, bo ja niestety nie wiem, czemu tak się stało, no ale znowu, była przewaga, nie ma przewagi i zaczynamy tak jakby troszeczkę od nowa. Wieża na dole tutaj jest zniszczona, także pierwsza wieża dla tym razem chłopaków z drużyny oprawców. No i co, walczymy dalej. Teraz zobaczmy, bo bardzo niekomfortowa sytuacja dla Rek'Sai, ale na szczęście nie było tam nikogo, kto by zauważył, że przeciwnik kręci się po dżungli. No i zobaczmy, bo może być sytuacja teraz 2 na 1. Nie, Rek'Sai jest wycofany. Teraz do tego jeszcze Pink Ward niszczony, ale właśnie przejście, znowu zamiana. Następuje zamiana. Botlane idzie na górę, natomiast top lane idzie na dół. Czyli standardowa, widzę, zagrywka po raz drugi po stronie chłopaków z drużyny oprawców. No i zobaczmy, eksplozji w kask, ale zupełnie nie trafiony, chociaż teraz jeszcze była próba zatrzymania tej Tristana, ale spokojnie, bez stresu, używa skoku. No i nic więcej z tego tutaj nie będzie. Czterech zawodników drużyny golemów zmierza na środek. Dochodzi do tego wszystkiego jeszcze Day Knight. Może być niebezpiecznie, chociaż Day Knight na razie skupił się tylko przy niszczeniu creepów. I czekamy na resztę, drużyny. No ale tak, w międzyczasie, jak na środku troszeczkę tam akcja była, na dole Możnicinek bardzo szybciutko dopchnął tą falę do drugiej wieży już swojego przeciwnika. No i co dalej? Co dalej w takim razie? Grom, kolejny wardzik, dobrze, głęboko ustawiony, bo właśnie już nadciąga w tym momencie Ryze. Grom w opałach troszeczkę, jest teleport, no i zobaczmy, Black Shield pomoże na pewno, ale nie na długo, no i właśnie Day Knight po raz kolejny, 3-0. To jest to, co mówiłem, Day Knight, on naprawdę pokazuje tutaj niesamowitą grę, każdą jak na razie postacią, którą widzimy, no ale teraz Murzynsinek ma okazję na zaatakowanie mydloszka, ale na całe szczęście dla niego flash był w pobliżu dostępny i Murzynsinek osiągnął to, co chciał tak naprawdę. Jeżeli by nie było flasha, miałby tutaj killa najprawdopodobniej i jeżeli był flash, no to już go właśnie nie zobaczymy przez dłuższy okres czasu. A może się przydać. Zobaczmy, bo teraz słyszałem gdzieś tutaj oczywiście już Ghosta, ulti odpalone, ale za późno. No i zobaczmy teraz, jest Mega Nar jeszcze, jest do tego wszystkiego Maokai, no i zobaczmy, bardzo duże zamieszanie, Maokai z ultimate'em, już gotów do ataku, do tego wszystkiego jeszcze udaje mu się uciec, no i zostaje tutaj na polu bitwy Taric, dobiega w tym momencie jeszcze Morgana, jest dobrze rzucony kamień, ale Grom nie zdążył pomóc swoim kolegom, żeby zgarnąć jeszcze jednego fraga. No, bardzo, bardzo nieciekawa sytuacja w tym momencie dla drużyny golemów. Tak, jak moglibyście oczywiście nie bluźnić, no ale zobaczmy, bo teraz znowu kolejna sytuacja. Gragas wpada tutaj na Gnara, jest jeszcze Malefic Visions zagrane na Maokaja, no i kolejna wieża zostaje w tym momencie zniszczona. Tak, jeżeli mógłbym prosić o nieużywanie niecenzuralnych słów, to byłoby nam bardzo miło, bo niestety, jeżeli nadal będziecie to robić, to po prostu będziemy zmuszeni takie osoby, że tak powiem, wyłączać z czatu, no bo nie o to chodzi, żebyśmy się obrażali, chodzi o to, żebyśmy wspólnie oglądali rozgrywki i kibicowali swoim, także prosimy o zachowanie
chociaż odrobiny kultury, wiadomo. Ja wiem, że emocje czasami biorą górę i tak dalej, ale starajmy się, aby to nasze community nie było aż tak wulgarne. Chociaż teraz zobaczmy, bo Fire Drake jest już brany przez golemy. Kurczaczki, no kurczaczki mogą być. Dobra, Drake zawierze w takim rozrachunku. Za 15 sekund przyjdzie już długo chyba wyczekiwany Ultra Super Turbo Boss. Stun, ale nie trafiony. Rek'Sai bardzo szybko ucieka. Nie chce wejść w ręce Ryza, także to jest bardzo dobra decyzja. No dobra, no 2-3 latka, ale no nie o to chodzi, żeby ciągle, że tak powiem, używać słów niecenzuralnych na czacie, no bo to jest po prostu nieprzyjemne, no dla... Nie jesteś sam na tym czacie, żeby jakby o tym decydować, tak? No bo są ludzie w różnym wieku i nie wszyscy muszą wiedzieć i widzieć, co tam się pisze takiego. No ale dobra, ja wracam do gry, także tam, miejmy nadzieję, uspokoicie się troszkę. Bo ciężar gry przenosi się na górę oczywiście, bo w momencie już obudzenia się naszego barona, Nashora, będzie chyba za chwilę być może jakaś potyczka. Zobaczymy. Jest to oczywiście kartofelek rzucony. I cisza, posłuchajcie tej ciszy przez chwilę. Cisza, nic się nie dzieje. Nikt się nie bije, jakieś wardy stoją. Jakieś miniony biegną. Tak można żyć, a nie ciągle się biją. Jakieś tutaj, kurczę, rzucają dziwne przedmioty przeciwnika i tak dalej. No dobra, koniec sucharów, uwaga, kartofelek już za chwilę złapie. Szyszki, to są groźne, groźne krwiożercze szyszki. Zobaczmy, co Murzyn Sinek będzie tutaj robił. Jest Pink Ward postawiony, który oczywiście wykryje tego warda, ale nie ma komu niestety tego zniszczyć. Także nie będzie. Będzie jedna, z jednej i z drugiej strony póki co będzie wizja, chociaż teraz chyba już podąża troll, żeby tego Pink Warda zniszczyć. Na górze jakieś drobne przepychanki. Rzut oczywiście kamieniem. Tu cały czas ta szyszka sobie stoi. Pink Ward, tak jak mówiłem, został zniszczony. Grom postawi warda tutaj przy przejściu na rzece. Sprawdzi oczywiście, czy nie ma tam warda. Przeciwnik dostanie beczką? Nie dostanie beczką. Jest Dark Binding rzucony, ale nie trafiony. No i co? Przejście chyba pod barona w takim razie. Dwa wardy stoją. Pink Ward już od groma również postawiony, także wizja wyczyszczona. Zjedzone kwiatki. No i teraz właśnie, tak jak mówiłem, podejście pod barona numer jeden. Uwaga! Przeciwnicy nie podchodzą, dopiero teraz jest ulti rzucone, ale czy wystarczy? Baron, jeszcze jedna trzecia życia, dochodzi do tego wszystkiego. Drużyna golemów zostają odepchnięci, supres, ależ tutaj się dzieje. Baron zostanie zabrany przez Tristanę. Morgana ucieka gdzieś tam bokiem, do tego wszystkiego Tristana wyskakuje i ucieka również Malzahar. Gnar niestety zginie, ale zobaczmy, bo będzie pościg, jest pościg za pozostałą dwójką, ale niestety nie udało się trafić w miejsce, gdzie ta pozostała dwójka graczy oprawców uciekła, no i zdołali się uratować z tej sytuacji. Jakie to są dywizje? No ja widziałem platynę, diament i jakiegoś chyba challengera jednego, ale to jest tak platyna, diament, coś takiego. No ale dobra, wróćmy do gry, bo robi się coraz ciekawiej. Trzy osoby nadal posiadają Baron Buffa, czyli oczywiście Grom, Bielin i tutaj Tristana. Malefic Visions nie przeskoczyło. Jest szyszka oczywiście kolejna. Wardy niszczone w dolnej części dżungli golemów. Jest Malefic Visions, Dark Binding, jeszcze trzy Voidlingi pobiegły.
No ale tam więcej się chyba nic nie wydarzy. Chociaż tutaj Daynight no, mógłby zapolować, ale właśnie jest Bielin z dostępnym ultimatem, także szybki suppress mógłby zmienić zdanie Daynighta o atakowaniu przeciwnika. No i co, golemy zepchnięci do defensywy. Pytanie, jak uda się wykorzystać Baron Buffa, który pozostał na trzech zawodnikach drużyny oprawców. Na razie środkiem. Jest beczka, wybuchła, ale niestety nic się tam więcej nie wydarzyło. Caitlyn na dole, także no ciekawa sytuacja, bo można ten środek będzie lekko przepchnąć. Tutaj jest ktoś już złapany. Jest to oczywiście Gragas. Dostaje gdzieś tam strzała jednego, drugiego. Dostaje również i trzeciego. Odpowiada beczką. No i raj złapany, to jest szansa. Ale jednak cały czas spokojnie. Cały czas spokojnie, nic tutaj się nie dzieje. Jest wielka, wielka szyszka, która zjadła tam dużą ilość tych rzeczy. Tarik nie trafia stunem, ale przechodzą w czwórkę. Są wypchnięci. Bardzo, bardzo zła sytuacja w tym momencie dla golemów. Jest ulti zagrane od Maokaja. No i zobaczmy, bardzo duża rozpierducha, rzekłbym. I teraz wchodzi w to wszystko Daynight. Daynight, on tutaj może pozamiatać. Jeden, drugi, za chwilę może być i trzeci, ale tam Malefic Visions na współkę oczywiście z Gnarem wyjaśniają tą sytuację. Do tego dochodzi wszystkiego jeszcze Caitlyn, ale czy ona zdoła cokolwiek zdziałać? Dostaje jeszcze boomer. Rangiem i double kill, zaceowana drużyna golemów. Piękne wejście, przede wszystkim Mega Nara, który podepchnął troszeczkę przeciwników do swoich teammateów. No i proszę bardzo, zostało to bardzo ładnie wyczyszczone, ale nadal cały czas trzeba zwracać uwagę bardzo mocno na Daynighta, bo on będzie już tylko coraz silniejszy, już słabszy ten Ryze nie będzie, więc im więcej fragów damy Daynightowi, tym gorzej dla nas. No ale zobaczmy, czy chłopaki z drużyny oprawców biorą to pod uwagę, bo na razie tam fokus był tylko tak naprawdę chyba Murzyncinka, bo więcej osób nie było w stanie nawet pod to podejść. No ale wszystko się za chwilę okaże. Teraz jeszcze będzie próba kradzieży Blue Buffa. Oczywiście, jak widzimy, udana. Do tego jeszcze smog. Także wydaje mi się, że już w miarę ta gra jest kontrolowana przez chłopaków z oprawców, z drużyny oprawców. Tam widzieliśmy Dark Binding trafiony, chociaż teraz zobaczmy, bo o, bardzo zła sytuacja, ale Daynight się nie poddaje, mało brakuje, żeby Daynight zabił, no i właśnie to uczynił. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze Maokai, Spell Immune, dobry Black Shield, no ale trzeba się teraz odwrócić, jest suppress, może być zniszczony ten Maokai, ale właśnie udaje mu się uciec z flashem, no i zobaczmy, bo cały czas drobna awantura, że tak to ujmę, na midzie się rozgrywa, no ale właśnie, Daynight, to co mówiłem, on dobrze miał wyliczone, że jednak będzie w stanie zabić również i nam tutaj tego kochanego Gnara. Do tego miał co prawda jeszcze flesza, zmarnował, ale nadal zabił, przeżył. To jest kolejny kill dla niego, kolejny buff do damage'u, bo oczywiście to się wiąże z kolejną ilością dostanego złota. No i kolejnym przedmiotem, zobaczmy, widzimy, że jeszcze ma Quicksilver Sasha, co jest oczywiście bardzo, bardzo kluczowe w momencie, kiedy gramy przede wszystkim na Malzahara, gdzie Quicksilver Sash powoduje, że z tego suppressa można wyjść. Co prawda tam damage, z tego co ostatnio nawet patrzyłem, to damage nadal idzie, ale możemy się ruszać, możemy cokolwiek robić, więc to jest jakby kluczowe. Do tego oczywiście Dark Binding, czy ewentualnie przejść po ulti Morgany, no jakikolwiek crowd control, który spowodowałby, że nasza postać będzie przede wszystkim unieruchomiona, zostaje w tym momencie zdjęty. No ale czy to wystarczy panom z drużyny golemów, żeby tutaj coś jeszcze zdziałać? Co prawda oni teraz troszeczkę bliżej drugiej wieży na środkowej alejce u przeciwnika. Mamy Bielina na dole, który jak za chwilę zostanie zauważony, może to być sygnał właśnie do ataku na środek. No i właśnie, jest sygnał do ataku na środek, ale dobrze, ucieka Tristana, tam Morgana gdzieś czeka na boku, ale to właśnie, może być stanowczo za mało, chociaż teraz sporo obrażeń dostaje Gragas, ale widzimy, Explosive Cask plus oczywiście tutaj obstawa
resztę drużyny. No i mamy tą wieżę. Chcieli, wzięli. Daynight, jak on zasuwa. Zobaczcie, 294 creepy, 29 minut. No Bóg, normalnie Bóg. Do tego jeszcze 6, 2, 4. No nie, no ja nie wiem, ja nie wiem. No ale zobaczymy, jak to się przełoży oczywiście na dalszą, jakby na dalszą grę. No bo niestety sam Daynight raczej może tego nie ugrać. A chciałbym, żeby jednak może ta trzecia gra była. Fajnie by to wyglądało. No właśnie. Baron już tam się nam gdzieś, przepraszam, przewija. Już nam się pojawia oczywiście w Baron Picie. Na co obydwie drużyny już do tego Baron Pita zmierzają, już czyszczą wizję. Mamy co prawda Murzyn Sinka na dole, ale on już ma gotowy teleport, także on w każdej chwili tutaj nam się pojawi. Chociaż teraz może być walka na dole. No ciekawe. Dobra, tylko troszeczkę odpuszowany, że tak powiem, został tutaj przeciwnik, no ale teraz jest dobre trafienie. 4 na 4 na środku. Mega Nar, także już za niedługo tego Mega Nara nie będzie i to też jest jakby informacja dla drużyny golemów, że ten Mega Nar przez jakiś czas nam się tutaj nie pojawi. No i co, podejście pod baron numer 2, dobre wyczucie czasu, no i teraz, czy to będzie jedna z ostatnich walk przed podejściem do inhibitora? Jest Darkbinding rzucony, ale nic się nie udało tam złapać. Drobne przepychanki. Póki co nic się tutaj większego nie dzieje. Pink Ward praktycznie zostanie za chwilę zniszczony, chociaż jeszcze żyje, no i teraz Morgana. Podejście. Ward zniszczony. Zniszczony również żuczek na korzyść drużyny oprawców. No ciekawie to rozgrywają. Jest popchnięta ta środkowa linia do wieży przy inhibitorze, no ale teraz, oj, niebezpieczna sytuacja, dobrze udało się odepchnąć, ale teraz właśnie, Daynight wchodzi do tego wszystkiego, jeszcze Bielin zostaje odepchnięty eksplozyw kaskiem, tam jest również Ghost odpalony przez Daynighta, no i to jest to Morgana nie miała zupełnie możliwości na odpowiedź, no i do tego jeszcze dochodzi tutaj Maokai, no i mamy upragniony teamfight od golemów, dzięki któremu myślę, że albo, no, skończyć to może nie skończą, ale na pewno mogliby się pokusić o barona. Chociaż teraz jest Mozar i do tego wszystkiego jeszcze Gnar jakby został złapany, chociaż teraz zostanie złapany, ale nic więcej chyba się z tym nie wydarzy. Jest złapany Gnar, zamienia się w Mega Nara, jest podepchnięcie pod fontannę, zniszczony w tym momencie, zostaje Maokai, ale panowie z drużyny golemów usiłują zniszczyć wszystkie wieże, do tego widzimy, że Daynight cały czas ma sporo many, może jeszcze tutaj nieźle napsuć krwi chłopakom z drużyny oprawców, no i właśnie, Daynight razy jeden, za chwilę może być Daynight razy dwa, czy on złapie, ach, mało brakowało, żeby złapał tutaj przeciwnika, no ale trzeba będzie się wycofać, Daynight raz trzy. Na razie razy dwa, wchodzi Tristana, wściekła jak nie wiem co, ale zobaczmy, bo na razie może być tak, że będzie wymiana jeden za jeden. Ależ tu się dzieje, 14-18, ale to w tym momencie oprawcy... oprawcy są w tarapatach. Wieża, znaczy, przepraszam, inhibitor zniszczony, wieże przy Nexusie zniszczone. Nawet w momencie, gdy przeciwnicy wszyscy wstaną, gdy... panowie z oprawców będą chcieli na przykład brać barona, istnieje bardzo duże zagrożenie w tym momencie, dopóki nie wstanie inhibitor, że Daynight powie, dobra, oni biorą barona, chłopaki, teleport i jedziemy w bazę, więc to może być bardzo, bardzo ciekawa zagrywka. No ale cóż, mamy na razie smoka Fire Drake'a. No i Fire Drake zabrany, także po dwa smoki. No i czekamy. W międzyczasie jest wyczyszczenie wizji w okolicach barona i postawienie oczywiście własnej wizji. Troll mógłby jeszcze tutaj chyba... A, ma wszystkie obstawione te rzeczy. Co prawda za chwilę ktoś tam coś znajdzie. Report Mundo. On znajdzie właśnie tego warda, także... Wardzik zostaje jeden znaleziony, postawiony kolejny przez groma
w Baron Picie. No właśnie pytanie, czy będzie 1-1. To jest zasadnicze pytanie, bo na razie okazuje się, że chłopaki z drużyny oprawców są raczej w tarapatach. Nie są oprawcami, ale są w tarapatach i to może być ciekawa rozgrywka pod tym względem. Pytanie tylko, czy panowie z drużyny golemów nie podpalą się za bardzo, żeby próbować właśnie się konfrontować w sytuacji 5-4 teraz, bo ta Caitlyn dopiero w tym momencie dobiega. Jest złapany Daynet, ale to jest to, co mówiłem. Udało się za pomocą oczywiście Quicksilver Sasha ruszyć się. No i zobaczmy, może to być jeden z ostatnich teamfightów. Jest ulti od Tarika zagrane. Daynet czyści. Czy on wyczyści wszystko? Trzeci, czwarty. Czy będzie pentakill? Będzie pentakill! Oj, Tarik zabrał tego pentakilla. No i to jest to, co mówiłem. Daynet. Dobrze, oczywiście zagrany przede wszystkim ten Quicksilver Sash wycofał się na tyle, żeby był bezpieczny. No i mamy 1-1. Bardzo proszę, chcemy, mamy 1-1. Tarik niestety zabrał pentakilla Daynightowi, no ale to się nie liczy. Liczy się zwycięstwo całej drużyny. No i 1-1 oprawcy kontra golemy. Trzecia gra za niedługo przed nami. Och, to będzie się działo. Na pewno będzie się tutaj dużo, dużo działo ciekawego.
Sykes. No i dobra, lecimy, czyli znowu oprawcy z lewej, a golemy z prawej. No i lecimy, ostatnia rozgrywka, ostateczne starcie pomiędzy tymi dwiema drużynami o wejście ostatniego slota na ligę akademicką. Xaya, Gragas, Rice. Na razie standardowo. Nadal bez większych zaskoczeń, Galio. Czogat. No dobra, na pierwszą turę banów. I plus Oriana do tego. Bardzo fajnie. Tristana oczywiście zostanie zabrana dla Adekery. Drużyny oprawców. O, to spokojnie sobie widzimy, że ona sobie bardzo dobrze jest tutaj rozgrywana pod tym względem. Co dalej? Co Maxus piknie? Czy to będzie coś dla niego, czy coś dla kolegów z drużyny? Jarvan. No, ten Jarvan w pierwszej grze dawał radę do pewnego momentu, po czym już było troszeczkę gorzej, ale no zobaczymy, może teraz mają inną koncepcję na tego Jarvana panowie z drużyny golemów. Janna nam się pojawiła, która nie została zbanowana w pierwszej turze banów. To jest oczywiście nowość. Bo tak to ona również dwie gry temu przynajmniej była banowana, także nie widzieliśmy jej. Także tutaj będzie drobna zmiana. Pytanie, czy tutaj znowu zostanie Rek'Sai wybrany dla chłopaków z drużyny oprawców. Na razie widzimy, że jest to... O matko, no i widzicie, wypadło mi z głowy.
Ale ciała, ale teraz się głupio czuję, bo mi wyleciało z głowy, jak ona się nazywa. No nieważne, zaraz do tego dojdziemy. Lulu, która też była banowana w większości. Caitlyn znowu po stronie golemów. Nie Lulu, ta wcześniej. Jak ona się nazywała? Boże, no ja zapomniałem nawet, jak się nazywała, a grałem nią bardzo dużo. O, szukam hardkorowej Sofy, a ja szukam hardkorowych graczy. Ha, sio. Ale co quality? O, Sejuani, no właśnie, debil. Jak się nie umie czytać, to tak jest. Sejuani, no właśnie, Sejuani. Co my tu mamy? Syndra zbanowana znowu. Tak, tak się patrzyłem na nim i nie wiedziałem, o co chodzi, tak? A tu się okazuje, że jest po prostu napisane. No, można i tak. Cassiopeia również poleciała, także Ryze i Cassiopeia wyłączone, żeby Day Knight nie miał tych dwóch pików. Malzahar wyłączony i jeszcze jeden ban. No i ostatnim banem w tym meczu będzie Jayce i cztery postacie, które jeszcze zobaczymy. Corki. Okej. Pamiętajcie, że niektóre z postaci mogą być tak zwanymi placeholderami, czyli postacie wybrane zastępczo za inną postać, ale zobaczymy. Na razie nie dostałem jeszcze żadnej informacji, żeby taki placeholder miał tutaj miejsce. Także na razie to, co widzimy, to będzie grane. Lux. No dzieje się. Zapowiada się bardzo ciekawa ta rozgrywka. Gdzie to jest? Sejuani najprawdopodobniej w dżungli w takim razie. Tylko co z top lane'em? Gdzie ten top lane? Który to będzie ten top lane? Gnar. No i okej. No, 7 banów pod mida z tego względu pewnie, że no, Day Knight, jakby nie patrzeć, to on tutaj kawał dobrej roboty robi. No i co, być może okaże się, że to właśnie będzie bez placeholderów. Chłopaki się tylko zesłapują. No i proszę bardzo, ostateczne starcie oprawcy kontra golemy, czyli Gnar, Sejuani, Lux, Tristana i Lulu kontra Maokai, Jarvan, Corki, Caitlyn i Janna. Kto wygra? Okaże się za 25 sekund plus oczywiście 3 minuty dla obserwatora. Jak myślicie, kto wygra? Mówię, jest 1-1, każda z drużyn pokazała, że walczy, że potrafi walczyć do końca, że się nie przejmują tymi pierwszymi fragami, tymi pierwszymi paronastoma nawet i minutami w rozgrywce i że walczą do końca. Także, no, ja powiem szczerze, że nie wiem, kto wygra. Nie będę obstawiał, szczerze mówiąc, bo nie chcę tutaj, żebyście pomyśleli, że sam za kimś tutaj jestem, czy też nie. Dlatego ja osobiście nie wiem, kto wygra. Chcę zobaczyć wyrównany pojedynek. Wiem, że ta ostatnia gra będzie na pewno różniła się od dwóch poprzednich. Przede wszystkim chyba tym, że będzie bardziej granie bezpiecznie. Wiadomo, ostatnia gra, nie wolno sobie pozwolić na jakiekolwiek błędy. I to myślę, że to będzie właśnie to, że oni będą się wyczuwać, że tak powiem. Będą starali się troszeczkę mniej agresywnie grać i no będą się starali to jakoś zrobić tak, żeby stracić jak najmniej, a zyskać jak najwięcej, wkładając w to w sumie też jak najmniej, tak mi się wydaje. Wiem, że to trochę jest takie masło maślane,
dać mało, żeby wziąć dużo, robiąc mało, ale mówię, te trzecie gry z reguły bywają takie bardziej statyczne, sprowadzają się tam do 15-20 minuty, gdzie wszyscy tylko farmią, żeby potem jakiś jeden, drugi teamfight zrobić, ale nie wykluczam oczywiście sytuacji, gdzie któraś z drużyn będzie tą stroną agresywną, która będzie starała się po prostu przepchnąć przeciwnika do defensywy, zepchnąć przeciwnika do defensywy i pokazać mu, gdzie jest jego miejsce. Czy tak będzie? To się okaże. Teamfighty będą bardzo ciekawe, bo tutaj na przykład po stronie oprawców jest Gnar, który wejdzie do środka, Sejuani bardzo dobrym ulti, Lulu, która strzeli z lasera i będzie bardzo niebezpiecznie. Lulu, która po wejściu Gnara, czy już Meganara, również używając swojego ultimate'a, podbije wszystkich przeciwników w pobliżu, którzy będą oczywiście w zasięgu. No i do tego Tristana, która z bardzo dobrego dystansu będzie tych ludzi, te postacie ewentualnie dobijać. No ale z drugiej strony, żeby nie było, że ta jedna strona jest dobra, ta druga strona jest zła, mamy Maokaja ze świetnym ultimate'em w porę zagranym, zatrzyma każdego, kto będzie stał na drodze tegoż ultimate'a. Jarvan, Korki, który będzie mógł dolatywać, Caitlyn, Janna, która w razie problemów będzie mogła swoim ultimate'em odepchnąć praktycznie każdego przeciwnika na jakiś tam dystans, wyleczyć nieco teammate'ów, no i spróbować zrobić kolejnego fighta. A jak wy obstawiacie? Co, jak wy myślicie? Co tutaj się będzie działo? Bo powiem szczerze, oj, będzie się działo. Na pewno będzie się dużo działo. No i dobra, czekamy teraz na naszego kochanego klienta. I będziemy lecieć. Przypominam, ostatnie kwalifikacje Politechniki Warszawskiej do Ligi Akademickiej, której sezon zasadniczy startuje już za tydzień. No i mamy czy nie mamy? Mamy, dobra, ale nie wiem czemu nie chce się to pojawiać. Dobra. Czyli mamy teraz tak. Mamy to. Ja tu oczywiście drobne machlojki muszę jeszcze zrobić. Ale to na przyszły ten to się oczywiście wszystko zmieni. Już tu słyszę gdzieś Korkiego. O, mam nadzieję, że wszystko już działa, że wszystko już jest dobrze zrobione. No i możemy przejść oczywiście do meczu. Na razie po raz kolejny, standardowo, nic się nie będzie raczej tutaj działo. Poustawianie oczywiście w odpowiednich miejscach gracze jednej i drugiej drużyny, żeby nie pozwolić przeciwnikowi wtargnąć do swojego lasu. No i czekamy. Korki tutaj już zniecierpliwiony, fruwa, szuka tego swojego przeciwnika. Pytanie właśnie, jak Daynight poradzi sobie Korkiem, bo no, Cassiopeia, rewelacja. Ryze, jeszcze większa rewelacja. No ale jeszcze jak Korki będzie rewelacja, no to ja już nie wiem. To mówię, chłopaki z drużyny golemów, to tam Daynightowi to muszą taką, no mówiąc kolokwialnie, dużą flaszkę kupić, że to naprawdę będzie niesamowite. No ale cóż, gra nam się w tym momencie rozpoczyna, golemy są brane, creepy zabijane. O, jest mój ulubiony, jeden z ulubionych skinów do Sejuani, którego też również posiadam. Tak przy okazji, Lux, ten skin do Lux też posiadam. Kurde, ja jestem skinoholikiem za niedługo. No ale nic, zostawmy skinoholizm na później, bo już nam się tutaj akcja dzieje powolutku. Drobna wymiana uścisków między Gromem a Trollem.
Mnie będą ciekawiły oczywiście teamfighty, które, no, mam nadzieję, będą naprawdę bardzo emocjonujące i wyrównane. Jest oczywiście ta nieszczęsna Sejuani, której niestety zapomniałem, jak się nazywa. No ale zobaczmy, bo już wejście na środek, podbita w tym momencie Lux, no i trzeba zmarnować flesza. Bielin w opałach. 2.40 już bez flesza. Już bardzo niebezpieczna sytuacja dla niego. Już zostanie zepchnięty pod wieżę. Już będzie miał problem z creepowaniem. Tutaj w międzyczasie jeszcze jest bombka zużyta. No ale teraz jest wymiana uścisków po raz kolejny, ale widzimy, że Report Mundo bierze się za żuczka. No ale do tego schodzi Maokai, także żuczek jest uratowany póki co jeszcze, ale właśnie dochodzi do niego Jarvan, jest ward postawiony. Smajcik, jest Smajcik. Dobrze tutaj przytomnie Mundo zagrał. Także mamy wizję w tym momencie dla oprawców. Och, dobre Q. Tam klatka na dole postawiona. No i cóż, przepchnięta linia na dole przez oprawców oczywiście. Tutaj znowu widzimy, że Bielin w opałach zostaje tutaj bardzo mocno potraktowany z maszynówki. No i musi cofnąć. No niestety, nie ma wyjścia. Także znowu będzie w plecy trochę tych creepów. Chyba że gdzie jeszcze Jarvan gdzieś by poszedł, ale widzimy, że Jarvan jest tutaj na górze. Do tego jeszcze dobrze Grom zagrał, żeby sprawdzić, gdzie ewentualnie ten Jarvan mógłby się znajdować. No i został ten Jarvan odsunięty. Mamy Sejuani, jest nietrafiony. Nietrafione to Q, ale właśnie, przychodzi Mundo, żeby przypilnować, także to jest bardzo dobrze zorganizowane zagranie. Przyjdzie Sejuani, trochę popilnuje, trochę dostanie oczywiście expa, ale w międzyczasie przyjdzie też Mydloszek, postawi warda i zabierze całego kampa. Myślę, że całego kampa zabierze, aczkolwiek zobaczymy. Jak nie całego, to zostawi chociaż jednego małego. Nie. Zabierze całego kampa. W międzyczasie jest ostra wymiana na dole. No i co? Cały kamp zabrany. Mundo smutny. Niestety. Gdzie są moje potworki? Zostały to potwory wszystkie podebrane. No i co? Jest oczywiście żuczek. Jest Grom. Może być niebezpieczna sytuacja. Trzeba będzie się wycofać. Spowolnienie trafione. No ale tym razem nic więcej z tego nie będzie. Plus 70 golda. I nadal cały czas cisza i spokój. Po tej jednej akcji Daynight nie chce chyba za bardzo wywierać jednak presji na swoim przeciwniku. Chociaż teraz jest maszynówka odpalona, ale właśnie, to jest to. Lux posiada jednak shielda, którego będzie, no nie tak łatwo będzie przebić. Wiadomo, zawsze to jest troszeczkę obraźnie mniej, no ale Korki będzie próbował. Będzie na pewno próbował tutaj coś więcej zdziałać. Grom bardzo agresywnie dostaje slowa. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja w momencie, gdy Pyrun miałby na tyle blisko przeciwnika, by mógł postawić klatkę mu pod nogi. No i wtedy to mogłoby się skończyć bardzo źle dla Groma, ale na całe szczęście tak się dla niego nie stało. Chociaż tutaj widzimy, murzyncinek Maxusa bardzo mocno obił. Za chwilę będzie tutaj Meganar, przepchnięcie tejże linii, co prawda jest tutaj Jarvan z Pink Wardem, ale on nic nie zdziała. Jedyne co może zrobić, to tak naprawdę przypilnować tej linii, chociaż teraz jest wejście, może być bardzo niebezpieczny Murzynek, dopiero teraz sobie zdaje sprawę, że jest tutaj dwóch na jednego, będzie przeskakiwał, dobre odepchnięcie, świetne zagranie od Murzynka, nie dał się zaskoczyć swojemu przeciwnikowi, odepchnięty w tym momencie Jarvan, no i ta akcja skończyła się tak jak widzieliśmy. Nie musiał zużywać żadnego summoner spella, po prostu w formie Meganara udało mu się to wszystko zrobić tak jak należy. Teraz dobrze jeszcze Daynight uniknął tego Q od Lux. Mówię, no Daynight robi tutaj w drużynie golemów naprawdę świetną robotę. I po raz kolejny. I boom, tak jest, zdjęcie do Polaroida zrobione, miniony padły. Trzeba będzie się najprawdopodobniej dzięki temu cofnąć już teraz. Grom gdzieś tam kwiatki podjada. W tym czasie jego teammate póki co broni dzielnie, niszczy creepy. Blue na całe szczęście nie było podebrane przez Groma, ale mało brakowało.
Chociaż tutaj widzimy, że w międzyczasie Caitlyn z Janą nie atakują Tristany. Nie ma generalnie z jednej strony, może nie było po co, ale z drugiej strony odepchnąć AD Carry od możliwości farmienia też na pewno się przyda. No ale widzimy, że do tego nie doszło. Bielin się chyba jeszcze nie wrócił. No i teraz jedna rakieta. Za chwilę będzie druga. Nadal nie mamy naszego ukochanego First Blooda. Zobaczymy, dla kogo ten First Blood będzie, bo póki co nie zanosi się, żebyśmy mieli jakąkolwiek walkę. To jest to, co mówiłem. Była jedna sytuacja, gdzie można było tą Lux zabić, ale się nie udało. No i teraz do 8 minuty nic się generalnie nie dzieje. Creepy, drobne ewentualnie połkowanie się nawzajem. No właśnie. I tak to nic więcej tam się chyba widzę nie wydarzy, chociaż teraz, no klatka, trzeba było ominąć, także troszeczkę obrażeń tutaj Tristana otrzymała, ale na spokojnie przyjął to na klatę zawodnik drużyny oprawców. No, jest recall, ale centralnie na Pink Wardzie, także trzeba się będzie wycofać. Jest tutaj już nadciąga Sejuani, ale widzimy, że jednak żuczek jest bardziej wartościowy od Korkiego. Korki tylko dwie rakiety jeszcze póki co. No i teraz, czy Lightbinding to jest chyba wtedy, będzie złapany ten Korki, czy nie? Sejuani już czeka, ma szósty level. Jest wciągnięcie Korkiego, no i teraz zobaczmy, no to jest jedna z niewielu sytuacji, gdzie można tego Day Knighta spróbować zrobić. No i jest trafiony Lightbinding, no i zobaczmy. Oj, ulti zupełnie nietrafione. Trzeba było rzucić w momencie tego snera tutaj ulti i dopiero dojechać. No szkoda. W międzyczasie była, widzę, jakaś drobna przepychanka też na topie, ale Murzynek się oczywiście uratował. No i akcja na dole, przepchnięcie linii przez oprawców. Oj, Janna mało życia, bardzo mało życia, ale udało się uratować, jeszcze do tego również shield pomógł. Ale linia zostaje w tym momencie przepchnięta w stronę golemów. Caitlyn już się wycofuje. Właśnie, Jarvana nie widzieliśmy gdzieś już tutaj dawno. Jest tu Pink Ward ustawiony, tu jest kolejny Pink Ward. No i pytanie, czy Jarvan będzie wpadał tutaj na tą linię, bo jeżeli Bielin wystawi się chociaż troszeczkę za, to będzie bardzo niebezpieczna sytuacja. No, Mydloszek niezbyt dobrze zagrał, ale chociaż zobaczmy teraz, bo Day Knight, a on bardzo agresywnie, tam flash jest zużyty, no i cel został tak naprawdę po raz kolejny osiągnięty bez pomocy Jarvana. Kolejny raz flash zostaje spalony. Maxus spokojnie sobie tutaj na topie niszczy creepy. Żuczek zabrany, sztandar rzucony. Ward tutaj jeden pękł, także nie ma wizji, ale jest wizja na smoka. No i co, Sejuani. No ona tutaj będzie baitować, zobaczmy korki. Czy się uda uniknąć w tym momencie? Jest przede wszystkim jeszcze teleport od Maokaja, laser, ale właśnie, Sejuani jest podbita, jest tam jeszcze Lulu ratująca sytuację, dochodzi do tego teleport w tym momencie od Gnara, ale to jest chyba stanowczo za późno na teleport. Co prawda mało bardzo życia zostało Day Knightowi, ale no nie wiem, czy ten teleport od Gnara nie powinien być stanowczo wcześniej, bo teraz właśnie może wejść Jarvan. Zobaczmy, Jarvan wpada, rozwścieczony również Maokai, niebezpieczne zagranie. No i teraz Janna leczy w tym momencie Korkiego. Korki próbuje podejść pod Lux, ale to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo tutaj Meganar, jeden stun, drugi stun, może być niebezpiecznie. Jest Janna, bardzo szybko udało się co prawda uratować, ale tak, w międzyczasie Jarvan zabija Lux, Meganar próbuje się jeszcze uratować, tam jeszcze jedna rakieta poleciała, no Korki, jesteś w bezpieczeństwie, ale Janna cię uratuje. No i mamy jednak First Blooda, co prawda nie na konto Day Knighta, a na konto Mydloszka, który tam skutecznie do samego końca tę Lux trzymał, aż wreszcie nie padła, ale teraz nadchodzi w tym momencie wściekła Tristana, no i zobaczmy, Tristana może być bardzo źle tutaj potraktowana przez przeciwnika, jest tam jeszcze do tego wszystkiego teleport, no i zobaczmy, czy to już jest czas na kolejny laser. Czy będzie to laser? Cały czas Bielin biegnie. Gdzie ten laser? Nie ma lasera, niestety.
A może jednak, laser. Laser! Tak jest! Ooo, zabrakło! Ile zostało? 25 HP! Zabrakło, ja generalnie strzelałbym na ślepo tutaj w tą wieżę bym celował. A trudno, trafię to trafię, nie trafię to nie trafię. Ale no... było blisko. 25 życia. Teleport od Daynighta na środek oczywiście. Bieli nadal bez flesza. Znowu cisza i spokój na Summoner's Rift. Wardy niszczone, co prawda Grom teraz nie pozwala zniszczyć swojego Pink Warda. Ależ mocno dostaje teraz ta Tristana. No troszeczkę się tutaj widzę, odmieniło to wszystko. Wizja zostanie zniszczona, ale tutaj już nadchodzi Jarvan. Jest do tego jeszcze Sejuani, spotkanie. Jest rakieta. Jarvan podchodzi pod Drake'a. O, jest wejście, democja, krzyczy Jarvan. Co prawda jest tam ulti odpalone, no ale zobaczmy, bardzo niebezpieczna sytuacja w tym momencie dla oprawców, bo tam właśnie jest Janna. Oj, skok zupełnie nieudany. Double kill dla Caitlyn. Dobre wejście od Jarvana przede wszystkim do tego. Dwa kluczowe kille na konto Pyruna, który będzie miał właśnie dzięki temu przewagę. Nie tylko na linii, ale na razie i ogólnie. Chociaż teraz zobaczmy, będzie znowu niebezpiecznie. Bielin bardzo mocno poobijany, nietrafiony Lightbinding. Turret na dole zostaje zniszczony. Nie wiem, czy to nie będzie podejście po smoka w takim wypadku. Co prawda tu jest ward, ale już szybki ping. No, tak jest. Janna powinna tego warda zniszczyć, jeżeli nie chce, żeby tutaj w tym momencie Report Mundo wpadł i zabrał tego z Drake'a. Cały czas widzą go zawodnicy drużyny golemów. Do tego wszystkiego Day Knight troszeczkę przyszedł im poprzeszkadzać. No i oczywiście opłaciło się, bo smok zostaje zabrany. No i co? Przewaga znowu. Po raz trzeci tak naprawdę przewaga po stronie drużyny golemów. Dobra. Mundo bierze sobie wilki na górze. Wieża chyba zostanie zniszczona. Tak mi się coś wydaje. No tutaj jest kilka ciosów tak naprawdę. Raz. Dwa. No. Pomógł creepom zniszczyć chyba tą wieżę, czy jednak? No, jednak wieża została zniszczona. Może Sinek spokojnie sobie wróci. No i mamy po wieży. Jedna wieża tu brakuje, jedna wieża tu brakuje, ale teraz właśnie może być bardzo niebezpieczny, bo Grom wyszedł do góry, pozostawiając swojego teammate'a bez obrony. Co prawda na szczęście Tristana ma rocket jumpa, więc ona sobie może odskoczyć, ale to nadal sytuacja 2 na 1 nie jest zbyt dobra dla gracza drużyny oprawców. Jarvan widziany w dolnej części rzeki. Tu będzie Pink Ward. O-o! Pink Ward, proszę pana, to był Pink Ward i nikt go nie zauważył. No, ciekawie. Jest kolejny ward ustawiony. No, dzięki temu, że tego warda trzeba było zniszczyć, ten zniknął. No ale Jarvan tutaj krąży, Jarvan krąży, on tutaj czegoś szukać. Szuka jakiejś możliwości do ataku. Lulu była widziana. I Jarvan wpada na Lulu, no i zobaczmy, jest oczywiście shield odpalony. Jarvan zostaje zamieniony w wiewiórkę i uwaga, Demacja ucieka w tym momencie Tristana, no ale właśnie, dochodzi do tego wszystkiego jeszcze Sejuani, jest ulti zagrane, co prawda w Janę, do tego jeszcze wszystkiego dochodzi Meganar, jest uderzenie w ścianę, no i szybkie skupienie na Caitlyn, która być może zostanie zabita, chociaż teraz jest shield zagrany, do tego ulti od Janę, wchodzi w to wszystko, jeszcze korki, bardzo duże zamieszanie, pojawia się również i Maokai, kto pierwszy zginie, ginie w tym momencie Sejuani, ginie również i korki, jest w klatce zamknięty Gnar, dochodzi do tego jeszcze Maokai, który próbuje odepchnąć, ale no właśnie, chyba się nie udała ta sprawa, ta sytuacja. No i będzie Maokai w tym momencie martwy. Jarvan gdzieś tam jeszcze teoretycznie chciał chyba rzucić sztandarem, ale nie opłacałoby się wejście, bo oczywiście poległby w tej bitwie. No ale mamy Tristanę znowu z kolejnym
killem. A chłopaki z drużyny golemów muszą się wycofać. I znowu sytuacja, jakby po raz trzeci sytuacja się powtarza, gdzie, no powiedzmy, z jakiejś tam minimalnej tej przewagi drużyny golemów, chłopaki z drużyny oprawców z powrotem wracają do tej gry. No, powiem szczerze, że nie wiem o co tu chodzi, jak to wygląda, jak to się dzieje tak naprawdę, że ci, co mają stratę, no zamiast tutaj bronić się, no to jeszcze atakują, jeszcze wygrywają teamfighty. No wiadomo, no przewaga teoretycznie nieduża, no ale zawsze. Więcej rozwagi chyba, więcej trzeba podejmować decyzji takich, no nie tyle co, nie wiem, ryzykownych, co no ułatwiających, że tak powiem, wygraną. Zobaczmy, no tutaj bardzo chcę podciągnąć kogoś, no właśnie, tak myślałem, że to miało być tak zwany bejcik, no ale się nie udało się do końca tego osiągnąć. No i dobra, bo już tutaj skupienie, jest The Lightbinding trafiony w Janę, ale nic więcej. Leci sobie Tornado, dostaje tutaj w tym momencie zniszczony turret na środku. Ho, ho, ho! Bielin, jak on nic nie zrobił z tego ulta. Strzelił laserem, ale troll zdążył założyć tarczę na Pyruna i tak naprawdę tego życia praktycznie nie ubyło. Baron, za chwilę, dosłownie, minutka i pięć. I znowu cisza, wiatr wieje. Heraldzik, on jeszcze tutaj zabłyśnie, coś mi się wydaje. Właśnie, bo zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego zawodnicy golemów, że Herald jeszcze zostanie zabrany na ostatnią chwilę. Także to będzie bardzo duży bonus dla drużyny oprawców. Pomoc Heralda jest zawsze mile widziana. Tutaj jeszcze ewentualnie zostanie ward zniszczony. Dobrze, zostaje wardzik zniszczony. W tym czasie Day Knight przepuszował troszeczkę bota, żeby te miniony nam się rozbiło tą wieżę i zabrały trochę jeszcze HP temu towerowi. Tornado gdzieś tutaj widzimy poleciało. Na górze na razie znowu spokój też. Ładne zdjęcie zrobione. No tak wygląda, jakby screenshoty ktoś robił, nie? Także bardzo fajnie. Czerwony golem zostaje zniszczony. Jest tutaj... Oj, Bielin, czyżbyś się dał złapać pułapkę? Mało brakuje. Mało brakowało. Mało brakowało, żebyś został wybejtowany tak naprawdę. Chociaż teraz tutaj już jest podejście pod smoka. Smok właśnie w tym momencie wstaje. No i pytanie, co zrobić? Jest rozpoczęcie, ale no jest pełna kontrola tutaj po stronie oprawców. No ale oprawcy mogą to naprawdę bardzo dobrze wykorzystać. Tylko pytanie, czy będą chcieli podejść pod Drake'a. No, Drake został bardzo szybko mimo wszystko zabity, także brak decyzji po stronie oprawców zaowocował utratą drugiego Drake'a. Spotkanie na midzie, jak na razie, ale random all mid, ale już Maokai może wyjaśnić za chwilę sytuację. Kolejny laser również nie zrobił wrażenia, nawet i na Korkim, także Bielin jeszcze musi tutaj podfarmić, bo to, co on na razie posiada, nie powoduje strachu u przeciwnika żadnego. Ward nie został zniszczony niestety. Ale tutaj już widzimy, że Pink Ward zostanie najprawdopodobniej zniszczony. Jeszcze zostanie postawiony ward w odpowiedzi, ale nic tam się więcej nie wydarzy. Pink wraca z powrotem. Jarvan bardzo agresywnie chciał zaatakować, ale nie wyszło. Meganar, rzut kamieniem. Wycofują się gracze oprawców. Oprawcy się póki co na razie wycofali, ale właśnie. I z powrotem wracają na środeczek. Te klatki nieszczęsne mogą być bardzo niewygodne w momencie próby ucieczki.
Jest kolejny sztandar zagrany. No i co, podejście na środek. Lightbinding. Ach, nic z tego. No to teraz lightbinding. Lightbinding. Ach, nic więcej. Faktycznie to się nazywało lightbinding, czy ja se tak ściemniam tylko? Lightbinding. Ach, jeszcze pamiętam. Ho. No dobra. Kolejna kulka trafiona. No i co, nic więcej na razie. Przepychanki drobne. Meganar na topie. Maokai schodzi. Będzie tu widziane na Pink Wardzie. Bo tak, to mógłby tutaj zajść od boku, ale chyba tego nie zrobi. No właśnie, to jednak czas na Heralda. Herald się zdenerwował i trzeba z dymki pacnąć. Pacnąć w wieżę. Uwaga, i bum! No ale niestety było to jakby troszeczkę chyba z przymusu zagrane, bo ten Herald w końcu by się czas na niego skończył, no i jeżeli by nie wyskoczył, no to przepadłby na zawsze już. No ale dzięki temu mimo wszystko, no do połowy prawie ta wieża została zbita. No ale cóż, wróćmy teraz na górę, bo Meganar osamotniony, a tam praktycznie cała drużyna przeciwna już w gotowości do walki. Na wardzie zostali zauważeni gracze golemów. No i właśnie, już Gnar blisko swojej wieży. Odsłonięcie przeciwnika, jednego, drugiego. Dochodzi do tego wszystkiego Caitlyn jeszcze. Widziano na tym wardzie. Niszczona wizja przez groma w tym momencie. O, dzień dobry, Pink Ward się nam tutaj radośnie pojawił w krzaczorze. No i tak, troszeczkę wizja tutaj ustabilizowana. Jest pułapka postawiona. Na dole będzie za chwilę walka dwóch tytanów. No i zobaczmy, walka tytanów. No, to chyba za bardzo nic nie zmienia, aczkolwiek Maokai oberwał nieco bardziej. No, Janna bardzo niebezpiecznie chciała podejść. No i właśnie, teraz pytanie, bo golemy mogliby podejść pod tego Meganara, który się skończy za chwilę i będzie to mały Gnar rzucający bumerangami. I przejście oczywiście dolną aleją, ale jeżeli trafiliby na opór w postaci reszty drużyny oprawców, no to wywiązałby się, myślę, całkiem ciekawy fight. Rakiety fruwają, kulki fruwają. Próbują się połkować gracze, ale to na razie nic nie daje. Minuta 45, kolejny Drake. No my nadal czekamy na rozwój sytuacji. Czerwony golem również zabrany. Murzynsinek mocno tutaj przepuszował tą dolną alejkę. Jeszcze rzut kamieniem, dochodzi Jarvan na dolną alejkę. No i właśnie, czy to będzie sytuacja 2-1? Uwaga, odskok. No i spokojnie, nie, Murzynsinek oddala się w bliżej nieokreślonym kierunku. Tam gdzieś jeszcze poleciał laser. Już chyba troszeczkę bardziej zabolał tego Korkiego. Jest tornado, no ale widzimy Tristana bardzo szybko niszczy tą wieżę. Co prawda tam był jeszcze shield zagrany, ale to nie pomogło. No i mamy Tureta na środku zniszczonego. Także pierwsza linia Turetów graczy drużyny golemów zostaje w tym momencie zniszczona. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Oj, niedobra sytuacja dla Caitlyn, ale dobry flash. No i udało się uratować. Gdyby nie to, od razu byłby problem. Chociaż teraz wchodzi Jarvan, trzy osoby zamknięte. Gdzie jest reszta? Wchodzi Korki, rozdziela, ale Jarvan znika dosłownie w przeciągu kilku sekund. No i zobaczmy, zginie w tym momencie Sejuani. Dochodzi do tego wszystkiego jeszcze Janna, jest tornado. Korki w natarciu, Korki zabija po raz kolejny. Ach, kolejna rakieta, ale nie trafia. No i Lulu uratowana przez Flesha. No, na początku wydawało się, że to nie było zbyt dobre wejście, bo za daleko byli sojusznicy Mydloszka, ale Mydloszek zamknął trzy osoby, co jest naprawdę bardzo mocne w tym ultimacie, że można zamknąć właśnie aż tyle osób, chociaż teraz Gnar ucieka, ale czy zdąży? Janna już podąża za nim, ale chyba nic z tego nie będzie. Panowie z drużyny golemów biorą się za trzeciego Drake'a.
Trzeci Drake zabrany. Nastąpi po prostu wycofanie się. No i co? Chyba najwyższy czas będzie, żeby udać się w stronę Barona tak naprawdę i tam zawalczyć o jego, że tak powiem, względy. No i potem oczywiście o buffa z niego. Komu się to uda? Jest wardzik postawiony. Baron już również oardowany. Kula trafiona, ale o, Bielin! No i to będzie chyba właśnie koniec jego żywota, chociaż grom na posterunku. Na posterunku Report Mundo. No i Tristana również na posterunku. No nie wiem, co tam Bielin chciał osiągnąć wejściem do tego krzaka. Ale no, było to naprawdę bardzo niebezpieczne, chociaż teraz jest złapany w tym momencie mydloszek, ale nic tutaj to nie daje. Jest Pink Ward, którego trzeba zniszczyć. No i rów, dobra, została ta wizja wyczyszczona. No i pytanie, bo tak, mamy Gnara, który jest na bocie. On co prawda ma oczywiście teleporta, no ale czy to będzie okazja do tego, żeby tego Barona zaatakować? Czy jednak trzeba jeszcze będzie poczekać na ewentualnie jakiś teamfight, który spowodowałby, że panowie z drużyny golemów tego Barona chcieliby podjąć? Bądź też ewentualnie oczywiście przeciwnicy. Na razie zapowiada się, no... Na razie zapowiada się, o właśnie, na zniszczenie wieży na topie. Laser, no... Teraz zabolał, to już trzeba przyznać. Bielin już jednak troszeczkę więcej tego damage'u zadaje. Ale nadal chyba w porównaniu do Korkiego to może być troszeczkę za mało. No i właśnie, biedny Maokai, bo on może zginąć. No pytanie, jest wejście, do tego wszystkiego dochodzi jeszcze Jarvan. Meganar zdaje sobie z tego sprawę, ale chyba nadal będzie jeszcze walczył. Nie, jednak, no, powiem szczerze, troszeczkę już zacząłem się obawiać o Maxusa, bo Maxus w starciu z Murzysinkiem przestaje mieć jakiekolwiek szanse. To się robi bardzo niebezpieczne, no, było podejście pod Barona, no ale zobaczmy, jest teleport, dobre zagranie, chociaż tutaj wchodzi jeszcze do tego wszystkiego Maxus, no i może drużyna oprawców zostać tutaj wyczyszczona na razie, 2-0, jest przyspieszenie, jest light binding, ale nietrafiony, ucieka Grom zupełnie w innym kierunku, nie wiem, czy nie będzie pościgu niestety za nim i to będzie najprawdopodobniej frag dla któregoś z drużyny, któregoś gracza z drużyny golemów, chociaż panowie z golemów odpuszczają sobie na korzyść Barona. Bardzo dobra decyzja. Nie ma pościgu. Pościg jest na razie zupełnie niepotrzebny. Barona trzeba brać. Oj, nietrafiony. I teraz nietrafiony został w tym momencie Daynight. Chciał odpowiedzieć, ale widzimy, że Baron zostaje zabrany. Grom mimo wszystko uratował swoje życie. No ale to oczywiście tylko i wyłącznie dzięki temu, że panowie z drużyny golemów zostawili go w spokoju na korzyść wzięcia Barona dla całej drużyny. 31 minut, zobaczcie, 31 minut, 8-3, drobna przewaga po stronie drużyny golemów, 3 smoki już zabrane. No, zastanawia mnie, co tutaj oprawcy będą w stanie zrobić, żeby przeszkodzić już, zacząć powoli przeszkadzać golemom w osiąganiu coraz większej przewagi. Za minutę 35 będzie czwarty smok. No ale pytanie, no nie będzie można za bardzo powalczyć, bo przeciwnicy mają Barona. Więc podejście pod smoka, ewentualną kradzież tego smoka, myślę, że tak, natomiast no, myślę, że konfrontacja nie wyszłaby zbyt dobrze. Teraz widzimy, że Daynight, on najprawdopodobniej zniszczy tą wieżę. No i teraz jest przejście, jest tutaj, oj, Daynight, co ty robisz? Daynight, co ty wyprawiasz?
No ale to właśnie dzięki niemu teraz można przeatakować, można pusznąć środek w momencie, gdy Day Knight puszuje dół, bo no drużyna przeciwna musi się jakoś tutaj rozbić na dwa czynniki. No i teraz właśnie mamy wieżę na środku zabraną, jest walka, jest podejście pod Tristanę, przepraszam, nie zdążyłem powiedzieć pod kogo, bo ta Tristana została wymazana tak szybko, jak tylko to było możliwe. No i zobaczmy, wieża, no to chyba może być koniec powolutku. Jest tutaj złapany w tym momencie Meganar, on gdzieś tam próbuje uciec, jest ulti jeszcze zagraną tej Sejuani i Meganar zostaje zabity i chyba jednak to golemy zwyciężą w tej konfrontacji, zajmą ostatniego slota na Ligę Akademicką. Pierwsza wieża przy Nexusie zostaje zniszczona przy życiu trzech graczy drużyny oprawców, ale no właśnie, już tylko dwóch, już za chwilę chyba tylko jeden. I to jest w tym momencie koniec tej rozgrywki! Jest jeszcze zabita Caitlyn, ale no niestety nie udało się obronić Nexusa, a i w tym momencie drużyna golemów awansuje do rundy zasadniczej Ligi Akademickiej. Ależ się działo, ależ się działo! To było po prostu niesamowite.